Halo, halo, witam wszystkich. Dobry wieczór. Dzisiaj to już bardziej wieczorna pora. Witam serdecznie PKW, witam Basiora, witam Haskiego, witam Josepha Goebbelsa, witam Spotiego, witam Mafcio, witam Blankę bardzo serdecznie i gorąco, witam Your Nightmare, witam Kuposza, witam Hativa, witam Łukasza Pazere, witam Quinta, witam Łukasza. Witam wszystkich. Dobrze mnie słychać, mam nadzieję. Nie ma żadnych problemów technicznych. Lufres, witam serdecznie. Witam z waszej ulubionej gry, a przeze mnie takiej średnio najeżdża ulubionej, bo nigdy jej nie jestem w stanie ogarnąć i wszystko zawsze zajmuje mnie tyle czasu i tak mnie stresuje, że nie wiem. Aż dziwne, że jeszcze się nie poddałam z tym tytułem. No ale, jak mus to mus. Zerknę sobie na kłaściki. Witam Róbko, witam Valar Gurdum, witam. Jesteś tak piękna, że już mi się laguje. Ta internet ewentualnie. Michał Tuda, witam serdecznie. Dzień dobry. No i co, mamy skopać tyłek Bulkowi. Podobno można spróbować podstępem, tam gdzieś z dachu, czy coś do niego strzelać. Nie wiem, czy mi się to uda, bo... Ostatnio próbowałam tak bardzo, że tak powiem, legalnie się z nim bić i za każdym razem dostałam wciry, bo miał mnie na hita centralnie. Mamy jeszcze te zadania dla magów wody i moglibyśmy to porobić. Właśnie z tym portalem, tam kamienne tablice i tak dalej, i tak dalej. Także nie wiem, jak myślicie, co najpierw spróbować? No ja umiem strzelać z palców, ani z łuku. Jestem w końcu czarodziejką, moi drodzy. Nie przeceniajcie moich możliwości. No jeszcze są ci bandyci w latarni morskiej. Tylko, że no to trzeba się z nimi napieprzać. No, tu jest ten quest z porobieniem tych gości z tej farmy. Co tam u ciebie, smoku? Grzyb Glive, witam gorąco i serdecznie. Ten kamienny krąg to też jest przerąbane, bo tam jest jakiś trudny potwór. Padnięci kupcy. No tam znowu ci bandyci. Słyszałam co innego. I na bandytów jestem za słaba. Krusnik, witam serdecznie. Elo, elo. Witam. Grzebek, ty to jesteś prost w gotiku już. Magowie wody. Nefarius szuka brakującego ornamentu. Jak tam się czujesz? Spotter. Bywało lepiej, ale wiesz co, przynajmniej jutro już sobie te załatwienia w urzędzie skończę. Odsyłam informację, że mam do odebrania tam papiery i dokumenty, także myślę, że przynajmniej to już mi nie będzie z tyłu głowy siedzieć. A u was co tam słychać? Jak się czujecie? A jak się dostać do klasztoru? Owce mogę zdobyć u farmerów. No to dobra, to chyba po owce mogę się wybrać. Może mi dadzą farmerzy. Dobra, spróbujemy. Co się dzieje, Łukaszu? Chory jesteś? Tak, to bardzo typowe. Tak, to bardzo typowe. Gorączka, grypa. Trochę się tnie, a on zawsze tak na początku się tnie, jak się wczytuje te tekstury. Owieczki, witam serdecznie. Ta owca jest bez sensu, jak jesteś strażnikiem. Czyli to sobie odpuścić, tak? To przecież ogromne. A ten ornament Nefariusa to jest gdzieś ten... Trudny quest? Idzie to ogarnąć? Witam mojego złotego VIP jednorożca, witam cię Krzysztofie, witam Piotra, witam serdecznie. Gothic ma większe wymagania niż... Nie no, na tych modach ma większe. Z Laresem możesz iść. Dobra, spróbujemy.
A będzie jeszcze gorzej. Dobra, chodźmy, tak? To idziemy. Dobra, chodźmy. Gdzie teraz? A nie mogę z nim nigdzie iść. Znaczy, po jednym... raz z nim byłam tam u tego całego kręgu magów wody, co miałam zanieść ornament temu tego, co się na mnie obraził, to tam były te już szkielety gobliny. Chyba drugiego nie można z nim. Ktoś musi pracować. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. No, Saturasowi, no tak na AS, to już zaniosłam. Ale jest jeszcze jeden typek, Nefarius, któremu muszę tam jakiś ornament znaleźć. Gdybym sama tego nie widziała. Mapka od Nefariusa, okej. Okay. Dobra. A będzie jeszcze gorzej. Wróć. Koniec. Gdzie w ekwipunku mapka, nie? Teraz każdy już o tym wie. Tak, to bardzo typowe. A daj spokój w tym Elchiverze, to teraz jest tak ogniste jaszczury, żaden problem. Ork bez problemu, kruk i easy sprawa. Sama widziałam. Cieniostwór, no problem. Sieda, wilki. Przeuje nie do pokolenia. No mówię ci, że jak ja pierwszy stream zrobiłam i miałam tego goblina na początku, to ja myślałam, że ja już się poddam. Bo ten goblin to był jakiś, ja nie wiem, boss normalnie przykokrzony. Tomas, witam serdecznie. Zawsze to powtarzałam. Masz tam drugi dialog, czy może iść z tą do lasu? Właśnie nie ma. Jak z nim gadałam, żeby szedł, to nie ma chyba. List Kantara. Mapa Nefariusa. Dobra, spojrzymy na nią. Niczego jej już nie powiem. Znaczy ja wiem, czy ona się różni jakoś specjalnie od tych innych map. Sama widziała. Widzicie tu jakieś zaznaczenie? Bo ja nie. A może jestem ślepa. Rayline, witam serdecznie. Nie wierzę w to. Masz, bo widziałem. Aha, okej, okej. Full ogar. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. A co u was, moi drodzy? Nie wiem. No to do lasu mogę iść z tym Laresem. Oby mi nie pokazywał kotków w piwnicy. Teraz każdy. A, no tak, faktycznie. Jest możesz coś takiego. Mi towarzyszyć w drodze przez gęsty las na wschodzie? Jasne. Tylko po co się tam zapuszczasz? Nefarius prosił, aby poszukać dalszych ornamentów. O, no dobra, zrobimy to. Miejsc, które mam zbadać, znajduje się w środku tego lasu. Nie mogę się zajmować wszystkim. Rozumiem. Samemu to zbyt niebezpieczne. Nie ma sprawy. Daj znać, jak będziesz chciał ruszać. Mój mąż uważa inaczej. No to idziemy, chodźmy. Nie mamy co robić. No kurde, spodzi. Jesteś czujny, uch. Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy. Gdzie teraz? Urlop zaległy. No to miło mi, Piotrze. Posiedzimy troszkę sobie wieczorem wspólnie. Teraz każdy już o tym wie. No, jak Blanka będzie przechodzić z Potter Gothica, to będzie ci bardzo wdzięczna. Zapuśćmy się w ten gęsty las. Dobra, idziemy. Zapuśćmy się w ten gęsty las na wschodzie. A więc ruszajmy. Chodź za mną. No ja widziałam wczoraj Usawy Gothica i tak sobie myślałam, Boże, to chyba nie tylko ja mam problemy z nim. No już serio chciałam rzucić tym w cholerę. Sysia, bo witam najzacniejszą Sysię. Witam serdecznie i gorąco. Dobry wieczór. A dużo masz tego urlopu, Piotrze? Lufres, miło mi w takim razie. A Blanka, ty masz jeszcze ten? Odpoczynek? Od obowiązków? Ferie itp? Czy już ci się skończyły? No nie ogarniam. Wiem, że ty coś długo masz. No taką wyjątkową damę muszę wyjątkowo witać, Sysiu. Jeszcze masz, a to dobrze, to wykorzystuj. Kurde, czekam na streamy i czekam i co? Blanka, jesteś na fali teraz, musisz kuć żelazo, póki gorące. Ten tysiak musi ci szybko wbić.
Ta muzyczka, jak się wyjdzie z miasta, jest spoko, taka kojąca, nie? Do 27 lutego, super. To trochę sobie odpoczniesz, zawsze coś. A dlaczego podesłali wybrakowanego grzebyku? Wiesz, ja miałam właśnie od Gelsa tego Elchivera grzebyku. No i tam już kombinowaliśmy, żeby zmienić ten poziom trudności. Ale ona ciągle ma jakieś bugi, tam brakuje jej jakichś... Przemyślałeś to sobie? Naprawdę chcesz iść do tego miejsca? Brakuje jej jakichś tam tych kwestii dialogowych i w ogóle. Zwłaszcza z czarodziejką. Jon Snow, witam serdecznie. No poświęcam się dla was. Wiecie, jaki to dla mnie wysiłek, ten gothic, psychiczny wysiłek. Znaczy no, tam żeśmy kombinowali, żeby, bo tam się chyba wyciąga jakiś plik do walki, żeby była sama grafika, ale ta grafika i tak utrudnia, bo trochę mniej przejrzysta jest gra. Słodki, witam serdecznie. Larysowi czasem dzieją się dziwne rzeczy, więc miej się na baczności, czarnik. No nie wiem, czy to mnie miało pocieszyć, Valar? Dobra, no to idziemy dalej. Staw, witam tak, serdecznie. Xeinaxu, witam, dobry wieczór. To nie będzie przyjemne. Nic tam z Elchivera nie było. Moby normalnie atakują, nie są tak silne, nie można smażyć łącznie mięsa. Śpi się jak w podstawce. No to chyba ja mam coś takiego też, grzebyku. Normalnie smażę mięso. No śpię tam do południa i tak dalej. To jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń. Dobra. I tu mówię, że te wilki są takie straszne tutaj. O kurczaki. Już po tobie, bydlaku! No, to rozumiem. Trzeba to zapisywać, słuchajcie, żeby nie było przypału. Może taką jak moja, no nie wiem. A czym się różni spanie w Elchiverze od spania w podstawce? Tłumaczycie mi? Bo ja w ogóle nie grałam w podstawkę. W ogóle to był błąd chyba, że wiecie, na tym Elchiverze od razu. Próbowałam. Dobra, lecimy z nim. Mnie dobrze minął dzień. Znaczy... Tak bez rewelacji, słuchajcie. Nic dobrego się nie działo, ale złego na szczęście też nie. Kurde. Jamzak, witam serdecznie. Zawyj, witam serdecznie. Czemu każdy robi filmy z tej samej gry? No nieprawda, bo ja mam na kanale jeszcze inne gierki. Ostatnio nawet długo nie było gotika. Czekajcie, ja sobie mięso wezmę z tego gocika. No, może ten Lares mi nie ucieknie daleko. No halo. Nie zapisuj darza rady. Sakuar, witam serdecznie. Trzeba to zapisywać co chwilę. A fajnie, że mi się doświadczenie nabija, jak on się bije z tymi potworami. To jest spoko opcja. Ja tu nie muszę nic robić. Te chaszcze zasłaniają w ogóle. Już po tobie, bydlaku! Wilk, dzik, masno. Nie ma czego, nie ma czego tu nie znajdę. Wolna bestia, nic nie ma. Dobra, lecimy dalej. Dobra, trzeba zapisywać co chwilę. Gothic to taka gra, jak nie zapiszesz, to masz po grze i to najlepiej na kilku save'ach, bo jak się jeden zbuguje, to potem jest problem. Kamiru, witam serdecznie, dzień dobry. Zawyj, powiem ci, że no ja też nie należę do najmłodszych osób. No, myślę, że jestem w gronie z tych starszych jednak. I dopiero to jest pierwsze podejście do tej gry i to tylko przez to, że widzowie mnie namówili. O, gobliny! No właściwie resztki po goblinach. Co te gobliny robią? Ten Lares się zbugował, goblin się zbugował, spoko. Dobra, bo mi zabiją Laresa.
Jezu, co te gobliny mają jakieś ADHD? No nie idzie ich trafić, no dziadu, jeszcze Larysa uderzy przez przypadek. Biega to jak opętane, jakby padaczkę miało, ja nie wiem. Dobra, no ale porobił. To sterowanie kamerą też takie... Laga, no po co mi laga? Właściwie po nic. Ty nogi mu urwał? Trochę mu... Nie, dobra, wydaje mi się, że mu nogi urwał. No, Diablo, Baldury, Heroesy, trójeczka. Na takich gierkach. Neverwinter. Neverwinter zresztą też jest u mnie na kanale. StarCrafta nie grałam. Zbugował się. No cóż. Pośpiesz się. Wolałbym nie zostawać. Dobra, chodź. Halo? Pośpiesz się. Wolałbym nie zostawać tu zbyt długo. O nie. Lares, puk, puk! Wolałbym nie zostawać. Zapuścił korzeń. Dobra, goblin z padaczką, Lares z paraliżem. Kocham tą gierkę. Przyrósł. O nie. Pośpiesz się. Wolałbym nie zostawać tu. Dobra, musimy wczytać. Pośpiesz się, stoi mi. Dobra, czekajcie, to trzeba wczytać. Walnij go z mieczem, się na mnie wkurzy. Szkoda, Tomaszu. No mnie bardziej skolopendromorfy denerwowały w Walarze. Jak ktoś śpi, a ty ex zbierasz. Tak, tak, że niby buguje gierkę. Walnij go mieczem. Dobra, no to spróbuję. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. No. Dalej ma paraliż. No, ziomek. Unieruchomienie osoby. Patrzcie, jak Bezi działa na innych. Za mało dostał. Do szpitala trzeba. I go jeszcze raz, żeby się ruszył. Dobra. Ta gra bugu. Lepiej pożałujesz tego. Nie masz się nigdy więcej nie atakować. Nie, dobra, wczytujemy. Tylko gdzie to było? To było tu chyba. No, ruszył się. Odbugował się. Jak zbada samą siebie. 80 ekspa na Bezi. Bury szczur, witam serdecznie. Najlepsze bugi w grze. No taki kabaret z tymi bugami. Taki sam jak ja, kiedy walczę właśnie przeciwko jakimś potworom. Też wtedy jest duży kabaret. Lordzie Wyspy, witam serdecznie, dobry wieczór. Jacku, witam, witam, witam wszystkich, kochani, bardzo serdecznie. O nie, to nie ten zapis? Czekajcie. Jest pierwszy. 18.31. A jak to wczytam, to on będzie dalej zbugowany chyba. 18.29, to może ten. No. Natan Pasik, witam cię serdecznie, dobry wieczór, rozgość się i miłego oglądania. Ja tu jestem tylko taką zlagowaną i zlamioną streamerką, ale to nic, jest zabawnie i wy to lubicie, jak jest zabawnie. Dobra, to teraz będziemy z nim szli chyba, no. O, tu jest jakaś roślina, to zbierzmy. Nie ma co żałować tych roślineczniczych, to się nam potem przyda. Do dobrej kawki. Mikołaju. Ja już tak na noc wolę nie pić. No, czasem się zdarzy. Mam bardziej zamulony dzień. Zabawa przede wszystkim. No pewnie. Tu chodzi o to, żeby razem odpocząć.
Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Nie, no dobra, nie trafiłam sobie, spokojnie. Nic Zarys. Nie ma. Nie no, zbugowałeś się znowu? Dobra, nie, już myślałam. Pilnuj, żeby korzeń nie zawiesił. To znaczy co, mam go podlewać? Czy wręcz przeciwnie, wyrywać z korzeniami? O nie! Dobra. Alare, spoko, robi za mnie exp. Tych nikczemnych stworzeń. Dobra. A wolę z nim, bo ja jestem, wiecie, za słaba. Nabicie się. Dobra, powiedzmy. Pomacham sobie mieczem, a co? Verwis, witam serdecznie, dobry wieczór. Musiał przemyśleć, czy się zbugować, czy nie. No, musiał się zastanowić, czy jest gotowy do dalszej drogi, czy nie bardzo. Okazało się, że jest. Dariusz Szymański, witam serdecznie, dobry wieczór. I w ogóle witam cię, Dominiku. Dobra, nie chcę poradzić z tymi goblinami. Ja sobie postoję. Felide, witam serdecznie koleżankę streamerkę. Jestem zaszczycona. Witam, witam, dziękuję za łapeczkę. Miło mi, że znalazłaś czas, żeby wpaść. Dobra. Nie, nie, znowu się zbugowałeś? Ej, no zróbcie coś z nim! Kurde, on się przy goblinach buguje. No ja może sama muszę rozwalić te gobliny. On bije, ona stoi, patrzy i co? No, trzeba korzystać. Tak po cichutku. Uuu. To tym bardziej mi miło. Goblin czarodziej, no chyba tak właśnie. Pogadaj z nim, to się go odbuguje, dobra. Pośpiesz się. Wolałbym nie zostawać tu zbyt długo. Żebyś pilnowała tych korzeń. Ile razy będę to wczytywać? Czy to jest jakiś żart, no. Dobra, no to uderzę go teraz. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. No. No rusz się, a jak spróbuję, to co mi zrobisz? No, chodź tu. O kurczaki. Kurde. Nie nigdy więcej mnie atakować. Za zabicie siebie dostałam expa znowu. To jest magia. To jest magia, słuchajcie. Nie wiem, chyba wczytam. Nie, on się podniesie, ale wiecie jak jest. Nie, najgorzej, że ten Lares zapuszcza korzenie, słuchajcie, to jest smutne. Nie wiem, jak on może. Salwa, witam gorąco i serdecznie. Gestus, Trash, Azminer, witam wszystkich. Witam Tomasza Glińskiego, witam. Nasza jena, bardzo dobre. No, z wami, kurczę, to nabieram od razu plus 100 do morale. I ptak jest w górze. I humor lepszy. Słuchajcie. Krzyś, witam serdecznie. No jeszcze nie wszystko nadrobiłam, ale to myślę, że jeszcze nadrobię później. O nie. Dobra, dzik. Zbierzmy po tym dziku. Ja może jakoś przed tymi szkieletami zapiszę. Szkieletami goblinami. No to będzie drama, no znowu tam zapuści te korzenie. Ja będę mieć problem. Bez sensu. Dominik Szpyt, witam serdecznie. Jesteś na miejscu, podejdź do kręgu i wciśnij przyciski. Gdzie ty tu widzisz krąg? Co? Aha, spoko. Dobra, polne bestie to jest easy. Myślę, że większość w dobrych humorach dzisiaj. Dobra, czekajcie, ja tu zapiszę może, o. Znowu będę jeszcze raz to przechodzić, to mi szlak trafi. Artyom, witam serdecznie.
No mi się też właśnie psuje, może się odbuguje w końcu. Bo on mi stoi w miejscu i się nie może ruszyć. Wszyscy się śmieją, że zapuścił korzenie, ewentualnie dostał paraliżu. Jak gobliny mają ADHD, tudzież padaczkę, tak Lares po prostu dostaje paraliżu na widok tych goblinów z padaczką. Amelinek, witam serdecznie. No, słuchajcie, łapeczki motywacyjne muszą być, moi drodzy. Jak nie ma 69, to 69 jednorożców płacze. Już po tobie, bydlaku. No, dobra, odbugowałeś się? Odbugował się, nie wierzę. Idziesz? Typie. Kurna, nie! Nie, to jest choroba. To jest choroba, nie gra. Halo! Halo! Już trzeci raz, czekajcie, no jestem na miejscu, no. Ale jak pośpiesz z nim pogadam, się. To... Wolałbym nie zostawać tu zbyt długo. Tam, gdzie on się zatrzymuje, jest koniec drogi, na prawo jest krąg. Okej, okay. Jest koniec drogi, na prawo jest krąg. Dobra, dzięki wam. Ciśnij przycisk na kamieniu. Wytnij trochę potworków wokół tego kręgu, zanim ogarniesz ornament. Witam, Jarosławie. Minimalny gracz, witam serdecznie. Michzan, ale w jakiej pozycji kontempluje tę przyrodę, jakby go wcięło lekko. Cendrosia, witam serdecznie. Na razie mi nic nie kazał w ogóle, ogólnie. A widzę tam jakąś mgłę. Mówicie, że iść w tamtą stronę? I tu są jakieś przyciski, tak? Widzę ziele lecznicze. Na skałach, okej. Okay. A tu są wilki. Dobra, z wilkami to sobie chyba poradzę, słuchajcie. Aż taka tempa nie jestem, chociaż kto wie. No taś. No chodźcie tutaj, mam kosteczkę dla was. No, brr. No. A nie wiem, czemu to są wilki. Wilki powinny być szare, nie? To jest takie brązowe jak lis. Dobra. Wilki porobione. Normalnie czuję się jak... Nic tu nie ma. Wprawiony w myśliwy. Renos, witam serdecznie. Ja bym lamił co chwilę pewnie w tą grę. No to, a myślisz, że ja nie lamię? O, tu jest kamienna tablica w ogóle. Proszę. O nie, coś mnie zaatakowało. O nie, czekajcie. Co to jest? Warg. Co? Jakiś kurna warg mnie namachita? Ej, no nie żartujcie. Felide, dziękuję za subskrypcję. Dzięki śliczne. Okej. Okay. Dobra, wczytujemy. Chyba tu. Spokojnie, jak na wojnie, słuchajcie. Bimbrownik, witam serdecznie, dobry wieczór. No bo tak, bo jestem w służbie prawa i sprawiedliwości. Znaczy, nieważne, nie mówiłam tego. Wargi z Hobbita przybyły i załatwiły je. Łasi się macha ogonem. No pogłaskałabym takiego, naprawdę. No właśnie, zaczęłam się zastanawiać nad tym, co mówię i potem szybko mi przeszło. Bilbo Baggins, witam serdecznie. No właśnie, chcę paladynem grać, dokładnie, żeby było. I dlatego wszyscy mi polecili, żeby strażnik miejski, a potem paladyn. Po prostu zawsze chciałam być takim świętym rycerzem. Wzorem cnót i moralności. Dobra, to tam jest ten krąg, to może sobie teraz zapiszę. Nie wiem, zapiszmy sobie tu, na innym save, żeby nie było problemu. Kuba Dziuba, witam serdecznie. Paladyni są słabi. Tam. A mają duże miecze, nie? I błyszczące zbroje, a nic tak kobiecie nie imponuje jak duży miecz i błyszcząca zbroja.
Znuruj warga dla Raresa. Ale jak go mam znurować? No może spróbuję. Słuchajcie, dam radę. Jestem silną, niezależną kobietą. Jestem czarodziejką, halo. A przynajmniej tak se wmawiam. Słuchajcie, grunto, wiecie, wiara we własne możliwości, nie zniechęcanie się drobnymi tam przeszkodami. Biegnij do Larysy, jak zacznie cię atakować. Mhm. No dobra, widzę, że nie mam szans z tym wargiem, skoro taki wstęp robicie. XD, witam serdecznie. Bana jej dajcie. Szogal, rycerze tylko w bajkach byli znakiem cnót. A czy Gothic to nie jest bajka w jakiś sposób? Ja nie mówię, wiecie, o takim prawdziwym, historycznym rycerstwie, no bo wiadomo, że tam... W teorii może miał być wzór cnót, nie zawsze to wychodziło. Ale my tu mówimy o bajkach, ogólnie... Paladyn... tak z punktu widzenia historycznego, no to nie był takim, nie wiem... Świętym, Bożym wojownikiem, tylko ogólnie tam... rycerzem w służbie... króla. Simon, witam serdecznie. Nie grałam w Warhammera. Ej, co wy taki hejt macie na paladynów? Nie graliście nigdy paladynem Bezim? No nie wierzę w was, dobra. Zebrałam tam te krzaczki. Zaraz sobie zapiszę, żeby potem znowu nie zbierać tych krzaczków, bo będzie nudnie. Maciek Lol, witam serdecznie. Paladynem to w Tibie. Miksu, dziękuję za subskrypcję. Kochani, jeszcze 19 subików i kolejna seteczka będzie. Damy radę? Może nie damy, ale będzie mi miło. Jak spróbujemy chociaż powalczyć. Dobra. No taś, taś. Cip, cip. No co one takie niezdecydowane, te wilczki? Wilkolisy. Dobra. Ścieżka całkowicie dobrego szybko się nudzi? A, tam zawsze gram po jasnej stronie mocy. Jakoś nigdy mnie nie kusiło bycie złym. Nie wiem, dziwna jestem chyba. Niczego tu nie znajdę. No powinno się próbować tego, czego się nie zna w życiu takim realnym. W sensie, jeśli postępujemy dobrze moralnie tak w życiu, to może powinno nas kusić do tego, żebyśmy jakoś tam w świecie nierzeczywistym postępowali niezbyt moralnie i niezbyt dobrze, w sensie tak, w ramach jakiejś alternatywy. One chyba ze mną nie pobiegną, te wargi, wiecie, to jest smutne. Sunny, ja, jasna strona mocy, pozdro. Uuu, 144 cm, no to już taki pokaźny róg, powiem ci. O, no one nie chcą na mnie... Dobra, biegnie, chyba. Jak ściągnąć, żebyś się nie wywaliła? No, dobra, Szogal, słucham cię. Słucham waszych mądrych rad. O nie, dobra! What? Ups. No byle, by ten Larys się nie zbugował, słuchajcie, i on zauważył te wargi. Nie, on chyba... no dobra, spoko. Udało mi się! 300 doświadczenia, dziękuję za subskrypcję, dzięki śliczne. Dobra. Prawie czuję się, jakbym przechodziła grę na cheatach, ale to nic. Uciekaj, ruszając myszką w lewo i w prawo jednocześnie. Niezłe rady, ruszaj myszką w prawo i w lewo jednocześnie. aha. O Jezus, ile ja mam żyć? O nie, prawie mnie zabiło.
Na końcu obok Larysy odwracasz się do Varga, jakbyś się z nim biła, ale w rzeczywistości odskakujesz do tyłu. Gothic z łukiem. A ten łuk jest beznadziejny w Gothicu, bo tam w ogóle nie ma celowania takiego normalnego. Jaki to mógł wykrzyknik mod, będziecie mieć wszystko podane, bo to jest taka komenda nawet na Nightbocie. Nie wiem, Azminer, to chyba ty masz chcice. Skoro masz takie myśli i skojarzenia. Krisek, witam serdecznie. Premia punktów do trafień, dobra, bierzemy. Całkowita regeneracja, to nie. Niech będzie tak. Witam, Krisku, witam. Dobra, i teraz zapisujemy. Na początku się, no ale ja... To tam trzeba na odległość z tego łuku. Trzeba, wiecie, skakać po dachach i ten... No ja nie jestem, kurde, tym... Nie jestem driadą, żebym skakała po drzewach i z łuku strzelała. Bezzi też nie wygląda na driadę, ale mogę się mylić. Może ma jakieś tam... tajemne geny, nieznane. W końcu jest bezimienny. Nie wiadomo, kto był matką, kto był ojcem. Dobra, mówicie, że jest drugi, nie? Ja się go boję, tego drugiego. A może już sobie poszedł. Zobaczył, że ten pierwszy zdech i... O nie, jednak sobie nie poszedł. Dobra. No, chodź, chodź. O, coś nie chce podejść. Nie lubi mnie. Dobra. Ile razy będziesz... Dobra, leci! O nie! Ale ja nie idę w zręczność, tylko w siłę. O nie, 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 A, no to ja idę w siłę właśnie. To tak już po tobie, bydlaku. Z tym łukiem średnio. A ciekawe, czy ten warg coś po sobie zostawił. Nie ma of, skórę, to będę mogła dać Bosperowi, nie? I pewnie trochę sobie za tą skórę policzy. No to tam się podoba. Nie wiem, czemu podniosłam tą lagę, ale... Nieważne. I są tylko dwa wargi, nie? Nie ma więcej. To dobrze. Wilk przypomina lisa, warg przypomina wilka i bądź tu mądry. Dobra, tą kamienną tablicę to ja stąd zebrałam, czy nie zebrałam, nie jestem pewna. Dziękuję za subskrypcję, koci mord. Lubisz koty? Bo ja to jestem kociarą. Straszną. Chyba, że tylko lubisz mordować, no to nie wiem, czy się polubimy. Mówicie, że tajemne przyciski są na tym kręgu. A jest przycisk faktycznie, to za daleko. Wolę wołowiny. Dobra, tu jest przycisk. Wciśnięty. Dobra. Cztery koty, ja mam dwa. Jakbym miała warunki, to może bym miała więcej, ale niestety nie mam. Życie odnów i zapisz, to tu coś będzie strasznego też? Nie, no nie straszcie mnie, już dość tych walk, co? Czekajcie, dobra, zapiszę, tak mówicie. Tak, byłam już w czerwonej latarni. Jarku, witam serdecznie, dobry wieczór. Z okna przechwytuję. Z full screena się nie da minimalny gracz. Przynajmniej próbowałam na wszystkie sposoby i się nie dało. Skoro koci mord, czyli mord na kotach, to raczej nie. O, będzie jedna, będzie nie. O nie. Dobra, no to ten, pełnia zdrowia chyba. Zobaczysz, no to mnie nastraszyliście. Nie, będzie tutaj jazda, mówicie. No dobra.
No najlepiej na zwojach tych magicznych jeszcze da się przechodzić. No dobra, tu jest przycisk. Jeszcze? Ile jest tych przycisków? Chyba już wszystko. Szczaw królewski, no proszę. Ziele lecznicze. Ziele lecznicze. Trzy są. Są trzy przyciski. Chyba już cisnęłam. A nie, jeszcze tu. Jezus, co? What the fuck? Co to jest? Nie, nie, nie. Co? Larys! Larys, wuju, gdzie jesteś? Ja pierdziu. Dobra, chodź tu. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Moje zadanie już skończyło. O, patrzcie, jak się rozebrał. Rozebrał się specjalnie dla mnie. Dobra. No i dobra, coś tam się stanęło? Czy z tego strażnika mi ten ornament wypadnie? A, z tego strażnika, dobra, spoko. No wystraszyłam się, co to było za dziadostwo. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Dobra, jest ornament. Idziemy do tego Nefariusa, nie? Pokaż staty pod... Nie pod C, pod B są staty. Ej, mam poziom 8, 16 punktów nauki. Wow. Czuję się wyjątkowa. A w którym miejscu, Azminer? Ja byłam już u tego Sekoba i nie mogłam nic znaleźć. Czyli co, wystarczy mu to zanieść? Temu Nefariusowi ten ornament i będzie easy peasy? Tak? Niczego tu nie znajdę. Tylko gdzie ja jestem? Chciałabym wiedzieć. Tu jestem. A ci magowie są tam przy tym... przy tym czarnym trolu gdzieś? Na polach. Czyli to nie wystarczy, to co zebrałam z tego kamiennego strażnika, żeby ten... zanieść temu magowi wody. Wszystkie od razu, po co łazić kilka razy, okej. Okay. Czyli mówicie, że na polu tego Sekoba jest, dobra. Magowie są po prawej stronie pod trolem, okej. Okay. Ale na razie nie mogę iść do magu, bo muszę zebrać wszystkie części ornamentu. Tak jak panowie mi tu zacni... doradzili. Gotowcy z ryby ość? Ale wyczułaś ją, to dobrze. To się nic nie stało chyba. Witam serdecznie błędnego rycerza Migora. Serduszko dla ciebie. Mop, mop, dziękuję bardzo za komplement. Wy też jesteście fajni, ale powiedziałabym, że nawet najlepsi. Jest pewien skrót, by jest donieść szybciej, ekspresowo. Nie wiem, czy chcę tak jakoś nie do końca uczciwie to robić. Pola Sekoba są... tam przed tymi najemnikami, nie? Chyba. Drugi koniec mapy. To sobie trochę połazimy. Jeszcze tylko sprawdzę, w którym kierunku. No dobra, w tym. Teleporty w grze. Aha. Ale Bezi jest strażnikiem miejskim, a nie magiem, żeby się teleportował. Pomniki. Gdzie wy tu pomniki widzicie? Ja cię chrzanie. A no są faktycznie. No dobra. Tak, mam już pierścień. Pierścień to już na początku ogarnęłam. Dobra, no to idziemy. Nie, nie chciałabym być najemnikiem. Są wredni, nadęci, niemili. Wszyscy się chcą lać po mordach. Nie, nie, to nie w moim stylu. Jedliście już? Pochwalcie się, co mieliście na obiad. Ja... będę mieć fajny deser. Takie pyszne ciasto z orzeszkami.
Nie ma to jak przechodzić do deseru bez obiadu. Rybę z ością. A jedną tylko, zdarza się. Szarlotkę, z lodami? Smacznego. Szarlotka na gorąco z lodami i bitą śmietaną to jest... O, niam, niam. Zresztą ja nie wybrzydzam nad słodkim, wszystko jem. Wiktorze, witam serdecznie. Jeszcze Rage'a nie było, był śmiech, bo myślałam, że Larec się zbugował, bo tak go przyparło do podłogi, że ten... że tak się zachował, jakby był sparaliżowany. Ja... nie, z orkami to ja się nie będę bić, Szogal, jestem za słaba, dobra. Z polnymi bestiami to jeszcze spoko. Mało co jem... Tomaszu, nie głodź się, nie można tak, musisz mieć siłę, żeby kurczę... Umysł był chłonniejszy. Game Artitułów, witam serdecznie. Artiom, witałam cię już chyba, tak mi się wydaje. Witam serdecznie, Gierka. Spoko na razie jeszcze nie przeklinam. Mam jakąś dobrą energię w sobie dzisiaj, jestem naładowana. Malutko jecie, schudnąć do występów. To pocieszacie mnie, że nie tylko ja trzymam linię. Nonzej, witam serdecznie. No w sumie Artion, prawda. No z polnymi bestiami Jon Snow, no to trudno, żebym sobie nie dawała rady na ósmym poziomie bohatera. Zapisz się. No zaraz zapiszę właśnie, bo to będzie problem. Dobrze, że mi przypomniałeś. Dziękuję, Jarosławie. Tylko miecz by się lepszy przydał. No nie można tu kupić jakiegoś miecza po prostu przykoksowanego. Trzeba wszystko znajdywać. Zapisz, dobra, zapisujemy. Siup, siup. Nie, no na cheatach nie chcę. Oczywiście, że się zdarzało. Jak już się tak bardzo wytrąciłam z równowagi, to zdarzało się, że przeklinałam na streamie. Ale wtedy mieliście polew, bo zazwyczaj tego nie robię, więc to jest dość egzotyczne. A nie masz apetytu? A czemu nie masz apetytu? Coś się dzieje, Tomaszu? Może chcesz pogadać? Kowalstwa się nie bawiłam jeszcze. Mówisz, że mam wykuć jakiś miecz i go mocno naostrzyć. No nie wiem, nie wiem, czy interesują mnie takie zabawy. Ona pięknie mówi zawsze. Dobrze. Brakuje XD przy tym Mikołaju. Dzięki, że wpadłeś, Grzybyku. Trzymaj się, dobrego wieczoru i do zobaczenia w internetach, u nas strumykach. Teleport z gospody prowadzi bezpośrednio do magów wody. A faktycznie było coś takiego. Chyba. Nie jestem pewna, ale możliwe. A, wolę sobie połazić na razie. Nigdy nie widziałem przeklinającej jeny. No bo nie trafiałeś na momenty rage'u, na szczęście. Dla ciebie. Ale tak, zdarza mi się. No nie robię tego często, dlatego jest to bardzo egzotyczne zjawisko. Lasagne. O Boże, jak za mną lasagne chodzi. Kurde, chyba sobie... Jak skończą mi się zapasy, co zrobiłam teraz, to koniecznie muszę jakąś lasagne sobie kupić, dorwać. Zrobić to mi się nie chce. I ja bym ją chyba 2 tygodnie jadła. A narobiłabym się przy tym cały dzień. Spod miasta do gospody, z gospody do magów i z magów do miasta. A w tych teleportach nie ma jakichś potworów? Bo z tego co kojarzę, są jakieś potwory. Zapasy ciasta i słodyczy, no muszą być. Nie dodałem XD. Szare kluski? Przy tym koło miasta. To był mój pierwszy ork. No nieważne. Czekajcie, mapa. O nie, chyba tędy nie mogę iść, bo tu będą bandyci, z tego co pamiętam. Może nie będą? Jolo, lecimy. Ten przed miastem jest broniony.
Ja w sumie nie zrobiłam tego questu z portalami. A mnie namawiali na to. A teraz może bym dała radę. Zobaczymy. Jak wy to znacie wszystko na pamięć, to ja podziwiam. Naprawdę podziwiam. Dobra, prosto idziemy dalej. Biegniesz do strażników i pomogą ci go ubić. A wtedy expa chyba nie dostanę. Chciałabyś zostać bandytką? Nie, nie chciałabym. Ja tutaj aspiruję na wzór cnót, a nie na ten bandytę. Do gospody, dobra, to tędy. Strong, witam serdecznie. Cześć, cześć. Tam są bandyci, nie? To ja chyba tam nie chcę iść, wiecie? Znaczy, dobra, możemy sprawdzić, czy sobie z nimi poradzę, ale wątpię. Dzisiaj nabieram pewności siebie. Kuba dziuba, ale ja nigdy nie mówiłam, że dobrze gram w tą grę. Więc jeśli chcesz zostać przy życiu, to może lepiej nie oglądaj tych streamów. Doigrałeś się. Dobra. Nie, no to trochę ich za dużo. No, troszkę ich za dużo. Dobra, nie idziemy tam. To był... który? Save. Chyba ten. Ten? Ten, dobra. Dużo ich, musisz iść dołem. No przejdę dołem. Rycerska postawa godna podziwu. No a jak? Nie mogę przeczyć własnym zasadom. To już koniec śmieć. A ten? Co mu się stanęło? Alvarez. Aha, nie zebrałam z niego nic, spoko. No tutaj zwłoki jakiegoś typa, oni sobie grządki tutaj plewią, spoko. Można, można. Wzięlibyście go chociaż zakopali. O nie. Umarł w butek. Deszcz, ognia i zmiecisz bandytów na raz. Możesz też zostawić zwój na Dextera. A masz się tylko jeden zwój, nie można na przykład dwóch kupić, bo ja w sumie trochę kasy już mam. Kurde. Muszę jakoś pominąć to. Dołem mówicie, najlepiej. Po co zakupywać zamiznicy? Muchy go zjedzą. Takiej szumowiny nie warto zakupywać. Co najmniej trzy? To spoko, to można dwa kupić. Rycerz porcelanowego klopa, witam serdecznie. Ale się tych rycerzy ostatnio nazbierało na tym kanale. Za niedługo będę mogła zakon otworzyć. Zakon rycerzy jeny. Dektulu, witam serdecznie. Jak tam, kochani, z łapeczkami stoimy? 69 wbite? Jak nie ma 69, to wiecie, 69 jednorożcy płacze. Jednorożców płacze. Dużo by mnie to kosztowało. 65. O nie. To trzeba nadrobić, moi drodzy. 4 brakuje. Nie obijajcie się. To rzeczywiście prawda. Ja mogę robić zabójstwo w tym zakonie. Ja będę musiała wam jakiś herb nadać.
i pasować, ewentualnie jakąś hierarchię założyć, wiecie, kto jest takim naj-naj rycerzem, kto jest giermkiem i tak dalej. No jest 69, to się szanuje, no. Słuchajcie, to dzisiaj czarodziejka może spać spokojnie jej jednorożce. 70, no pięknie. Najgorzej jak jednorożec ryczy. No. Jak jednorożec płacze, to znaczy, że jest o jedną dziewicę mniej na świecie. Herb dużego miecza. Rycerzu wielkich mieczy. Kurde, coś się wymyśli. Wiecie, ja jestem kreatywna, tak jak z tymi centymetrami. Wiecie, wykrzyknik centymetry, mierzę wam rogi. Najbielszej zbroi. Najbardziej szlachetnej. Kenzo, witam gorąco i serdecznie. Dobry wieczór, Kenzo. Co u ciebie w ogóle? Nie, nie usuwajcie lajku. Wiecie, 69 to jest tak po prostu na prostą pójście, nie? Ale jak jest seteczka, to też się cieszę. I tu mówicie, są te kamienie i trzeba też przyciski wciskać. Ale już z tym strażnikiem będę sobie musiała tu sama poradzić, tak? To już trochę mnie martwi. Czy mogę też tu Laresa wysłać? Raczej nie mogę pewnie, nie? Już nie będzie takim... człowiekiem dobrej woli. Zakon bladego jednorożca. Zakon dużego roga. Myślę, że ochrony przeciwatomowej. Proszę, jacy kreatywni jesteście. Toż to nie miecz się liczy umiejętności rycerza. A no właśnie, wprawny szermierz, to jest podstawa. Jak nie umie mieczem pracować, to nic z tego nie będzie. Nie, możesz, ale możesz ściągnąć go do Grega lub najemników. To pocieszające. A może sobie dałem radę z nim sama ewentualnie. A jak go ściągnę do tych najemników? To dostanę za to doświadczenie, czy nie bardzo? Czarodziejskiego rogu. Nie, no to jest problem. To nie jest rycerzem. Rycerz musi miecz używać. Z toporkami nie przyjmuję do zakonu. O, miecz to konieczny wymóg. Jeśli zadasz ostatni hit, to dostaniesz. Dobra, słuchajcie, no to ja tu zapiszę. Z wielkim młotem ci się kojarzy, paladyn? Gdzie tam? A maczugę może? Szczerze, tego strażnika robi się tak pod koniec rozdziału. Za wcześnie tu jesteś. Mówisz? Rycerz z toporkiem. Z toporkiem to może być krasnolud. Nie, no zobaczymy, no może się uda akurat. Jak się nie uda, no to nie wiem. A ja już właściwie powinnam trochę pod koniec być rozdziału. Ja nie grałam w każdą grę, no słuchajcie. Ja grałam w gry, gdzie, tak wiecie, prawidłowo rycerze używają mieczy, a nie toporków. No. Gdzie tam chronią honor damy itp. itd. Kurde, gdzie ten przycisk, no? O, na około już ten A, tu. Dobra. Jeszcze jeden, nie? I tak po ciemku się będę bić z tym strażnikiem, to jest problem, słuchajcie. Herosy w weekend? Na pewno pojawią się herosy. Nie wiem, czy w weekend, czy jeszcze w tygodniu.
easy. Albo i nie easy. Jak gębę rozdziawił Bezi. O nie. Dobra, trudno. Czekajcie, gdzie to było. To chyba tu zapisałam. 19:15, tak tu. Rifku, misiu, pysiu, witam serdecznie. Ściupagu. Jak ma pałkę, to wystarczy. No jeszcze dobra, może być miecz i pałka. Jak będzie. Easy peasy, easy. Dobra, XD, fala XD na czacie, proszę. No takie kamienio coś tam, to tylko broń obuchowa. No strzała, nie wiem, czy by na to podziałała. Strzała w kamień chyba nic by nie zrobiła. Dobra. Kurczę, Strong, ale ty pewnie masz tam cholerę punktów rankingowych, a ja mam zero. Ja się boję tak grać, wiecie? Ja się z PKW boję grać Strong, a co dopiero. Mod z klasztoru. Dobra. Ale to przyciskanie przycisków jest przynajmniej fajne. Dobra, ostatni. I znowu będzie wielkie boom. Ale teraz przynajmniej wiem, się czego się spodziewać, słuchajcie. Gorzej było wcześniej. No, tu jest jeszcze przycisk. Dobra, już wystarczy tego XD. Zapisz teraz. Dobra, no to zapiszę, macie rację. Żeby ograniczyć przyciskanie. Dobra, będziecie spamować XD, jak ten padnę teraz, no. Dobra. Areczek, witam serdecznie. O, dobra. Nie, 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 nie. Gdzie to jest? To się zbugowało? Ty, zbugował się. E, no dobra, spoko. Jedna cholerna bestia mniej. Ale nie dostałam expa za niego. Trochę smutek. Trochę smutek, chyba jeszcze raz trzeba. To jest 300 doświadczenia, no. O nie. Tormon, witam serdecznie. Mikołaj robi falę za wszystkim. No Mikołaj chyba dzisiaj jest jedynym aktywnym modem. Nie wiem, co tu się dzieje. Jedna bestia mniej. Dużo punktów nie mam z 15. Ja mam 0, więc wiesz, Strong. Jesteś o 15 punktów lepszy ode mnie. Czemu jest ustawienie czasowe między wiadomościami? Żeby spamu nie było. I żeby wyróżnić osoby, które wspierają kanał, bo one nie mają ograniczeń na czas. Uuu, jaką rozprawkę. Co ciekawego pisałeś, Rifku? Trudno, dostaniesz za zadanie. Może wczytam. Ej, no nie, no mam jakieś takie poczucie, że trzeba wczytać, wiecie? Że 300 expa piechotą nie chodzi. No. Tak jakoś. Jeszcze raz. Szeno Live, witam serdecznie.
Dobra, wczytujemy. Co ty tak od razu nie do... Ja no walczę z gotykiem, to już wystarczy mojej siły woli. Witam serdecznie, maniaka, witam, dobry wieczór. Co ty... O co chodzi? Czemu streamujesz Xenolive? Co? Ty się dobrze czujesz? Po bagiennym zielu jesteś? Ja ci polecam wrócić do miasta, kupić zwój deszczu ognia i użyć go w środku obozu Laresa. Spokojnie, najpierw chcę zrobić jedno. Jak tak będę się rozdrabiać na drobne, to żadnego questu dzisiaj nie skończę. Dobra. To jest ten zapis, nie? Tak, 19... Nie, 19? Już później było. A może? No. Chyba ten. A dobrze, ale głodny jestem cały dzień, nie chcę mi iść po jedzenie do sklepu. Jak można być głodnym? Tak daleko masz do sklepu? Co wy dzisiaj wszyscy głodzicie się? Filek, witam serdecznie. Quasi, dobry wieczór, witam gorąco. A teraz wciskamy przycisk. No dobra. Ja tym... Co? Aha. To było dobre. Tak, 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 tak. To było super, naprawdę. Polecam. W ogóle ja mu nie obrażeń nie zadaję tym swoim tępym dziadowskim mieczem. A nie naostrzonym. No co za... Co za patologia. To jest jeden z większych kozaków, Kir. Nie wiem, no dobra, dam mu radę, dam mu radę. Ja tak mam, że czasami muszę dużo jeść, a czasami mogę długo nie jeść. A to wiecie, że trzeba mieć taką w miarę regularną dietę i to jest najzdrowsze. I ogólnie jeść mało, a często... Wiem, ja tak gadam, a jem prawie tyle co nic, ale no... Wiecie, czarodziejka musi dbać o swoje te walory. A nie możesz go zaprosić do strażników. Wieśniacy sobie z nim radzą, nie? Dobra. Co tam dzisiaj jadłam? Bułkę z sałatką. Sałatkę z kurczakiem i brzoskwinią. Do tej bułki i taki snack z grosem jadłam. Ej, jest dobrze, słuchajcie. Kurde, tylko że... Nie, teraz... Nie, o Jezus! Ej, dobrze było, no! A nie, jeszcze mi mikrofon na mnie leci. Wolałabym, żeby co innego na mnie... Albo kto inny na mnie leciał. I widzicie dzisiaj, teraz nie musiałam mówić fala XD na czacie, wszyscy smałują XD bez tego. No Geralt oczywiście, chciałam, żeby na mnie leciał, a jak? Oj, witam Olszak, witam serdecznie. No połowa wiśniaków zginęła, bo chcesz spalę jest to.
Liczy się wynik ostateczny. Nie, dobra, nie. A wiecie, co on mi przypomina? Ten wielki kamienny stwór? On mi przypomina, słuchajcie, takiego ciastka, nie? Takiego ciasteczkowego potwora trochę. O kurka, jak mi... O nie, wskoczył na to, co? Ja to chciałam podstępem załatwić! A ten wskoczył na tym... ten... O nie... Boże, co za techniki w ogóle? Dobra. Ja mam za krótki miecz. Jakby był dłuższy, to by było lepiej. Kurde, może ja się uleczę teraz, czekajcie. Póki on jeszcze nie skumał, że może wskoczyć ten. Dobra. Jest! Ciągle to potrafię. Dostałam expa! Cała wieś nie żyje, ale mam expa! O nie! Ale kto by się tam wieśniakami przejmował, słuchajcie. Cebula, witam serdecznie! Dobra, mamy fragment ornamentu, spoko. Wywalone nań! Patrzcie, jak pani sobie leży ładnie na kamieniu. Ojej. To jest Sabrina Glevisik oddająca się Geraltowi. Ona mówiła, żeby mu się oddała na jeżu i nawet na kamieniu. No, także tak. GG, dziękuję czaty, witam Oskarku, witam serdecznie. Wiśniaki się na mnożą. O nie. Ale tego farmera to też porobiło. O nie. No ta gra jest po prostu niemożliwa. Ta pozycja w ogóle. Skrzyść wieśniaków teraz. Nie mam takiej mocy. Black Sun, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dziękuję, Ray. Dziękuję wszystkim, co mnie gratulowali. Nie wiem, dam znać wam na Discordzie, kiedy będą herki. Spokojnie. Nie uciekną. Aż tak cię sesja sponiewierała, Tomaszu? Będzie dobrze. Nie pierwsza i nie ostatnia sesja. Najlepszy jest odpoczynek po. Nie miał za bardzo wyboru wybrać pozycję. O nie. Dobra. A tych mało mikstur mam, to jest smutne. Użyj zwoju Marvin, to ich zrespisz. A po co mam ich respić? Dobra, zapiszmy teraz może. O, Blanka, fuck forever. Jakby mi tak chłopak powiedział, to o ja. Tam żona Sekuba była. No to gdzie się rwała do walki z kamiennym ludkiem? Halo? No jesteś chłopakiem, co jesteś dziewczyną? Spotter? No jak mam cię nazwać, Spotter? No jesteś chłopakiem, jakby nie było. I powiedziałam, że chłopakiem Blanki. Oj, Spotter.
Poświęciła wiśniaków dla eksploatacji. Wyższy cel. No, wydało się. Każdy rozumie, jak chce. Tak, tak. Przez reakcję Blanki. Jasne, jasne. Wydało się, wydało się. Co za dzień, moi drodzy. Dobra, został jeszcze jeden ornament, nie? Bandai, witam serdecznie. Bandi, znaczy, kurde, mówiłeś mi, jak mam czytać ten twój nick i już zapomniałam, sorry. Like fan, witam serdecznie. Wykrzyknik mod, będziesz miał wszystko. Norek, witam serdecznie, dobry wieczór. Nic nie szkoda, jak głupio mi, kurde. Staram się, wiecie, żebyście się tu dobrze czuli, jak robię takie fejle, to... Blanka, ty dzisiaj może jakiś wiesiek? Później, co? A nie, tam marnujesz czas z tym spoterem. Żartuję oczywiście, żeby nie było. Okej. No tak, no tak. Rozumiem, Spotter, rozumiem. Też bym nie potrafiła odmówić takiej Blance. Już nigdy więcej się do niego nie odda. Nic mnie już nie dziwi. Shipujemy. A trzeba się przespać chyba, bo tu coś ciemno, nie? Trochę tak słabo przez ciemny las i samotnie. Co prawda Bezzy nie powinien się bać ciemności, ale... No... Tego nie da się otworzyć. To fajna, martwa harpia. W końcu to była jego decyzja. Nie mówię ci przecież nic nowego. Nie można na tym polegać. Kapi, witam gorąco i serdecznie. Siemka, Kapi. Dużo by mnie to kosztowało. No i jak tam te łapeczki? Już bliżej seteczki? Czy jeszcze daleko? On myśli, że to takie łatwe. Damian, witam serdecznie. Rozgość się. Miłego oglądania. Nie mów, że to nieprawda. 82 apeczki. To może z seteczką być problem dzisiaj. Odpoczywaj do rana. No, wystarczy to, odpoczywaj do rana. O, patrzcie, jak się jasno zrobiło. Tu ja tego nie rozumiem. Okien tu nie ma ani nic, ale jasno się robi. Nie wiem, ty mi powiedz. Nie wiadomo już, komu można ufać. Nikt nie chce tego słuchać. Nic mnie już nie dziwi. W końcu to była jego decyzja. Aha, czy jakiś facet mnie nachodzi w nocy, jak śpię i mi lampę zapala? No spoko. Sam tak mówiłem. To niezła obsługa karczmy, taka profesjonalna, powiedziałabym. Dobra, zapisujemy. Nie wiadomo już, komu można ufać. Mówisz, wariacie, że będzie setka. No zobaczymy, zobaczymy. Nie, ale on... muszę iść jakoś bokiem, nie? Bo tam nie mogę przejść przez tych bandytów przechodzić. Czyli jakoś tak bardziej naokoło? Muszę. Albo koło miasta? Może koło miasta lepiej? Ja spróbujmy koło miasta. Pokémon Sergiej, witam! Hello!
Tylko to naokoło jakoś się szło. Wiem, że w pewnym kierunku nie można, bo są bandyci. Tak tędy się szło. Jak to nie ma donate'ów? Są donate... Rycerzu! Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Znowu jedna z tych głupich. Bardzo, bardzo doceniam. Serduszko dla ciebie. Jak się urodziny udały Migorze? Ty w niedzielę miałeś, jeśli dobrze pamiętam, tak? Czy coś przekręciłam? Się odezwał i wpadł. Kobito, czytać nie potrafisz. A tam można chyba zmienić opcję czytania, ale to nie wiem, czy chyba trzeba być jakimś VIP-em czy coś. Nie ogarniam tego. W sumie przyzwyczajam się już do Iwony. Ja jestem ten. Jak koń, klapy na oczy, już dalej nie sięgam wzrokiem. Już miałam akurat urodziny, Damianie. 15 lutego miałam, a 16 robiliśmy streama urodzinowego i polecam wam zajrzeć, kto nie widział, bo działy się szaleństwa, były tańce, śpiewanie, były życzenia od widzów, był torcik. Ogólnie impreza bardzo się udała, więc was odsyłam na ten live. Witam ponownie PKW, witam mojego mistrza herosowego. Demik, witam serdecznie. Dobry, dobry. Udało się. No to jeszcze raz, kurde, 100 lat, Migorze. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Spełnienia marzeń. Dużo miłości. Rycerskich podbojów. Bez nerwów w grach. Bez nerwów w pracy. Aby ci się wszystko układało. 100 lat. Też wodnik chyba jesteś jeszcze, nie? A wodniki to wiadomo, dobre chłopaki. 18! Ojej! Kurde, ja pamiętam te emocje, jak sama miałam ten 18 mieć. Dużo takich będzie w tym roku solenizantów 18-kowych. Tam puszczam oko kapiemu oczywiście. Czekajcie. Ty nie masz 18? Tak, oczywiście, że mam. Ja mam wieczne 18. Czasami to nawet do 15 sobie zaniżę. Nie, na to ty jak miałeś 18, to już chyba dawno, bo... Tak, dobijaj mnie, tak dalej. No, to trochę dawno było, ale nieważne. Będzie mi miło, Koci Mort, jak tu do nas jeszcze zajrzysz. Trzymaj się miłego wieczoru. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. No gdzieś tu powinny być te kamienne posągi, nie? Tak dobrze myślę? Tu bokiem, czy jakoś tak? Jena ma tyle lat, ile chce. Słuchajcie, najważniejsze, wiecie, co jest... To czuć się odpowiednio. A nie tam... Metryka to metryka. To jest PESEL, to jest po prostu jakaś liczba, jakaś data. Ale pogoda ducha i wiek ducha jest istotny. Wiecie co, ja sobie robiłam quiz wczoraj. Wczoraj? Czy przedwczoraj? Jakoś tak. Robiłam sobie quiz, że niby sprawdź, czy odgadniemy, ile masz lat. Wiecie, ile mi ten quiz wskazał, że mam lat? 60. No i pytanie, czy powinnam się cieszyć, że mnie odmłodził gdzieś tak o ponad połowę, czy płakać, że mnie tak zaklasyfikował na późny wiek? No. Wczoraj o tym mówię, napisałam na Discordzie, tak, tak było. Jeszcze masz sporo do 18. Trochę dawno, ale wyglądasz tak samo. Jak się odmłodziło z tych 151. No, no. Babcia Jena robi na drutach, bawi i uczy. Wnuki.
Nie, no tu gdzieś powinien być. Łukasz Surmacki, witam serdecznie. Dawidzie, witam cię, witam serdecznie. Babcia Jenka. Już mi mówią ciocia, więc no może, kurde, coś jest na rzeczy. Dobra, tu trzeba miecz wyciągnąć. 60, piękny wiek. No, taki dojrzały, nie? Już można odpocząć, niektórzy już są już w tym wieku na emeryturze. Życie zaczyna się po 60. No oczywiście, tak jak na PGA, teraz wszyscy mają łatkę przyklejoną do mnie, że jestem ciocia. Dobrze, że nie 69. Chyba nie mieli takiej liczby, ale załóżmy, że to jest zbliżona. O nie! Obierze mi od tyłu! Ty, chamie! Ty nie możesz! Nie! Paskudny robalu, nie! O nie, tak się nie będziemy bawić. Ja tu jestem po 60, nie robię takich rzeczy. O nie. Dobra. Porobione robaki. Wolne bestie lubią trójkąci. No jak to robaki mnożą się na potęgę, nie? To może... Prometeusz Stanek, witam serdecznie. Taki dojrzały, no ba. Towarz Stalin, witam serdecznie, dobry wieczór. Ciocia Jan Wafro, nie przypominaj mi tego, Ned Spotter. A co to tak? One tak piszczą, te polne bestie? To nawet są słodkie, jak tak piszczą. Ile ja mam mięsa? To mi się popsuje, słuchajcie. No właśnie, był 17 lutego Dzień Kota, dokładnie, Światowy Dzień Kota. To ty jesteś takim, nie dość, że rycerzem, to jeszcze kotem. Nic surowego. No wiem, można se smażyć, ale dobra, no na razie musiałam zjeść surowe, bo byłam na dużym głodzie. A w ogóle zapiszmy sobie. Koci rycerz. Rycerz herbu kociego pazura. O nie, idź z tymi odnóżami. Paskudo. Dobra. Kolejny poziom. Je. Byś miała tyle członków. Znaczy odnóży, to byś nie wybrzydzało. No wiesz co? Nie liczy się ilość, ale jakość. Wystarczy jedno, a porządne odnóże. Nie, no nie idźmy w tym kierunku, bo ja mam dzisiaj taki nastrój trochę głupi. Taki nieprzystający 60-latce, więc no. Opanujmy się, spokojnie. Jak na wojnie. Dobra. Jedna mam skojarzenie. No wiesz, w tym wieku to możesz mieć, słuchaj. Cienka granica dzisiaj. Ej, no jestem przy tym, tych posągach niby. Gdzie one się schowały? Czy tam na górze bardziej są? Bugayman, witam serdecznie. Dobry wieczór. Rozgość się na streamku. Nie no kurde, gdzieś tu powinno to być. No niby jestem na tym. Co?
Co? Może w środku? What? 69 lat to wiek skojarzeń. Sugerujesz, że wtedy to już tylko zostają skojarzenia? Adajo, witam serdecznie. Dziękuję za suba, Bugeyman. Dziękuję za łapeczkę, Adajo. Krąg jest na farmie Lobarta. Przypomnij, czego ty... No tego kolejnego pomnika. Tu, niby jestem tutaj, gdzie jest ten znaczek, nie? No bo byłam tam na północy, jak jest znaczek, byłam na wschodzie i teraz na zachodzie, jest przy mieście, nie? Ten strażnik. Ja chcę skończyć z tymi strażnikami, nie? Mówisz, że tak najprościej dojść. A ja czasem chcę tak trudniej. Nie ma łatwo. Masz może Facebook lub TSA? Wszystkie linki społecznościowe są w opisie. Link do grupy na Facebooku jest też w opisie. Mam Instagram, mam Steama, mam Discorda, zapraszam was. To nie wejdziesz, bo masz górę. Od farmy Lobarda, okej. Okay. Czekajcie, jak się szło na tą farmę? Dzięki wam za pomoc, w ogóle czaty. Dobra, to muszę wyjść stąd jakoś inaczej, od strony miasta mówicie. W kierunku wieży Xerdasa, spoko, czyli od miasta trzeba w bok bić, tak? Muszę nadrobić jeszcze tam inne odcinki, ale już wychodzę na prostą z tym, Mikołaju. Jak ci się podobał komentarz z włócznią jednorożca? Nie mogłam sobie pozwolić na trochę frywolności. Ta farma jest w tym kierunku chyba, nie? Tu gdzieś. Nie, to jest do latarni. Czekajcie. Może... To nie to wejście chyba. Przez miasto, no dokładnie, to nie to wejście. Zawsze to powtarzałam. Nie wierzę. Tak, ornamenty szukam. Dwa zdobyłam, jeszcze jeden. Druga brama, wiem, już skumałam. Jak do Bospera, dokładnie tak. Macie rację. Macie rację, czaty niezawodne. Czekajcie, tędy chyba. Tak, tędy. Już trochę lepiej ogarniam miasto. Ale Beliar jakiś nie plus. Widoku światła. Okej, okay. Czekamy, Damianie, czekamy. A jak będą Hirosy, to będzie Arenka na koniec, na pewno. Dzisiaj jest Gothic. Witam ponownie, misiu pysiu. Nie trzeba mi więcej. Ogólnie to dostaję ostatnio srogie lanie w Harosach. Cokolwiek nie odpalę. Przecież wiedział o tym wcześniej. Idę na emeryturę Harosową chyba. Nie wiadomo już komu. Randomowe pranie nie rozwala. A dobrze, że w ogóle ktoś pierze tutaj. No, myślę, że jakoś w tygodniu zrobimy herki na streamku. No, a oprócz tego możemy też poza streamkiem sobie pograć. Jak macie ochotę, nie? Tylko ja boję się jedynie z samym PKW grać. Też chcę się poznęcać na niej, nie właśnie. Ja się boję ciebie, Spotter, też. Zaczynam się ciebie bać jak PKW. Ja się wszystkich boję, nie gram z wami. Nie wiem, ja muszę iść na korki do Dawida. Lord Hagen, dobra, spokojnie. Czekajcie. I teraz prosto chyba, nie? Po prostu. Polak Cebulak, witam serdecznie. Dobry wieczór. Bastionem zagra. No Bastion daje radę. To było tu farma? Chyba ta tu. Mogę się mylić.
Chyba ta. Wygrałam ostatnio, słuchajcie, z PKW Arenkę i z kimś jeszcze wygrałam Arenkę. Pamiętam. W górę, no to idę w górę, dobra. Ale słuchajcie, moje winy to jest kropla w morzu łez ogólnie. Na tle porażek. A co u ciebie, Polaku Sebulaku? No to dobra, Spotter, przyjmuję wyzwanie. Kiedy tam masz czas na dokopanie jęcy? W lewo. Dziękuję za subskrypcję. Dzięki śliczne. Rozgość się nowy sobie i miłego oglądania. Kurde, no. Może jeszcze tą drogą. Drogą trzeba. Nie to lewo, no kobiety i ta orientacja w terenie. Bez GPS-a albo mężczyzny ani rusz. Nie, no żartuję. Oddalasz się, okej. Główny dom na farmie. No do cholery jasnej. Polak Sybulak, dziękuję. To nadrób chociaż urodzinowy streamek. Polecam, bo tam się dużo działo. Ci co widzieli, to się nie żałują. Były tańce, śpiewy, przypominam. Majest, witam serdecznie mistrza gotikowego, serduszko dla ciebie. A jak tam po urodzinach? No musiałam trochę dochodzić do siebie. No jest dobra, idę po schodach, jest farma, no, nie? I co dalej? Prosto? Prosto i w lewo, tak? Dobra, już zczaiłam, widzę te kamienie, dobra, dobra. No, tańczyłam, no. Miałam taki challenge, że na 300 łapek w górę zaśpiewam, a jak przybiją 1000 złotych w donatach, to zatańczę. No i tak do drugiej trzymali mnie w niepewności, że jednak nie dobiją i że mam spokój, ale pojawił się jeden wariat i pozamiatany, co zresztą widzicie w top tygodnia. To był dobry moment. O, piknie. No piknie, udało mi się trafić. Wow. A teraz wielki fight mnie czeka, tak? To ja może sobie zapiszę tutaj. Ale tu jest stoi ten. Ten typek, to on mi może pomoże. Kawalor. Mam nadzieję, że mi pomoże. No widzisz? Gadaj z kawalornem. A chyba z nim gadałam. On pomoże. Duś guziki. Dobra, to zapiszmy najpierw... Czekajcie, uleczmy się, uleczmy, zapiszmy i wtedy będziemy jechać dalej. Kawaler, dobry ziomek. Będzie jadł ser. Pije z nim wódkę raz w tygodniu. Ja bym się orzechówki napiła z mleczkiem. No, ale to może ten... Jak jutro mi się uda wszystko załatwić, to będę miała możliwość sobie trochę poświętować. Zobaczymy. Także trzymajcie za mnie kciuki jutro, bo ten quest czeka mnie jak w krwi i winie z bankiem. Tylko, że nie z bankiem, tylko z urzędem. Dobra, zapisujemy. No nie, jeszcze jestem w trakcie wojny. Jutro mam znowu się stawić. Ale myślę, że to już będzie ostatnia wizyta. Znaczy chciałabym. Bardzo bym chciała. Radziks, witam serdecznie. Mamy Radzioksa, Radziksa. Kurde. Witam serdecznie. Dobra, naciskamy przyciski. Siup. Rozgość i miłego oglądania, Radziks. W
Wojna z czarodziejką to zły pomysł. Będą klątwy. Klątwy będą. Nie, spokojnie. Zostawię, jak mu się spodoba. O, skórzany myszek, proszę. Ładnie. No, dzięki panowie, dzięki. Mam taką nadzieję. Oj, mi gorzej. Dużo, żeby opowiadać. Naprawdę dużo. Mogę wam tyle powiedzieć, że chciałam sobie załatwić ten doświadczenie meldunkowe, ale okazało się, że nie mogę, bo mam nieważny dowód. Ale na ten nieważny dowód parę miesięcy temu po prostu leciałam, wiecie, urząd celny mnie sprawdzał i tak dalej. No ale oni mają w systemie, że mam nieważny dowód, chociaż data na dowodzie na inną wskazuje. I w ogóle musiałam nowy wyrabiać i musiałam czekać i no i w ogóle zabawnie. Polecam. Także tak. Najpierw z kawalornem? Dobra, spróbuję. O, on tak jakby, jak z nim nie zagadam, to sobie będzie stał i patrzył na tego ewentualnego z kamiennego człeka, tak? Jakie są dobre sposoby na ból gardła oprócz tabletek? No mówiłam, sanie. Co innego, dowiesz się, okej, okay, dobra. Szukasz czego? Tabletki oczywiście. O czym ty myślisz, misiu pysiu? Radziak, witam serdecznie. Dobry wieczór, Ananasie. Dałem Watrasowi twój list. Oprócz tabletek. Ale ja nie wiedziałam, o jakich tabletkach mówisz. Możesz sobie płukać gardło szałwią. Też jest dobry sposób. Mi pomaga. Dość mocno. A ty znowu jesteś chory, Rifku? Imbir też. Herbata ogólnie z imbirem, z miodem. Z sokiem malinowym. Cukierka, lizaka. Nie tylko. Można płukać czymś. No jesteście szatany. Dwójkę wybierz pani. Dobra. Dałem Watrasowi twój list. Nie oczekiwałem od ciebie niczego innego. Dziękuję. Strong, przeceniasz mnie. Jestem taką raczej upadłą królową Herosów. Ewentualnie błaznem herosowym. Ja dzisiaj widziałem sklep mania lizania. Aha. Okej. Okay. Mania lizania. Ja w Krakowie raz widziałam taką reklamę zakładu pogrzebowego. Która patrzyłam chyba na nią dwa razy, żeby się upewnić, że to na pewno jest tam napisane. No i słuchajcie, to chyba jedna z takich bardziej antyreklam, jak chodzi o zakłady pogrzebowe, bo hasło to było tanie grzebanie. Rozumiecie to? Tanie grzebanie. Szukasz czegoś, chcę od siebie się czegoś nauczyć. Zapytajmy się go. Czegoś? To takie oczywiste. Raru, witam serdecznie. Tak, magowie wody kazali mi szukać zgubionych ornamentów. No, jak jest dyplo, to trzeba brać, też bym wzięła. Otrzymałem taki sam rozkaz od Nefusa. Należysz więc do wodnego kręgu? Jeśli ale pracuję nad tym. To dobrze, w takim razie nie muszę... Z Krakowa jestem, mop. Znalazłeś już jakiś ornament? Znam miejsce, w którym powinniśmy coś się znaleźć. Ten kamienny krąg... Gram w Minecraft? Nie. ...opisał Nefarius. Teraz musimy tylko znaleźć mechanizm. Dobra. I czekajcie, ostatni przycisk, tak? Dobra, pogadałam sobie z nim. Zapiszmy. Tanie grzebanie, pełne zaufanie. Muszę sprawdzić Strong, jeszcze nie patrzyłam. Dobra. Jak ja lubię ten klimacik tutaj. O, ma jest.
I tam lubię też u ciebie klimacik, taki spokojny, fajny, sympatyczny, też ma bardzo miłych widzów, przyjaznych. Dobra, naciskamy. No i ten skill w gotiku ma jest... No i co? Ty, nic nie wyskakuje. Co? Ej, to jest normalne? To jest normalne? Ej, bo ja nie wiem, co się stanęło. Gadaj do typa, co? Ja myślałam, że tu jakiś ten kamienny człowiek wyskoczy, będzie mgła, będą dymy, a co? Pobuczało i spokój? Dobra, no już z nim gadam. Miło mi Artyom. Już się odniosłam, trzeba było czytać. Absolutnie zmienny. Nic się nie stało. Uruchomiłem mechanizm. Nic się nie stało. W takim razie wieśniacy Lobarta mieli rację. Powiedzieli, że ktoś już kręcił się przy tych kamieniach. Nagle znikąd pojawił się kamienny strażnik i ich zaatakował. Farmerzy wezwali straż, żołnierze paladynów, a ci przyszli i zniszczyli potwora. Przeszukałem już cały teren. Jeżeli był tu jakiś ornament, mają go teraz paladyni. O nie... Ja się boję paladynów. Oni będą mieli niecne zamiary. No nie, no żartuję. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. To dobra, odzyskam. W takim razie pójdę do nich i odzyskam ornament. Dobrze, pójdę do miasta. Spotkamy się u Watrasa. Boję się paladyna stawiany. Jak już sama z nim będę, to wiesz, to taki strach oswojony. Spokojnie, Spotter, spokojnie. Z nimi piję wódkę częściej, bo co bracia rycerze? Oj nie. Będą chcieli cię wykorzystać. Paweł Maciaszek, witam serdecznie. Tylko nie, się nie przesłać tymi rangami, co ci dałem, bo live się zaś... O, takie miłe są. Kurde, ja nie wiem, czy zasłużyłam. Strong. Ej, co on tak wolno idzie? O nie, tak to ja nigdy nie dojdę. Nie, tak się nie bawimy. Czasem trzeba przyspieszyć. Zdradź mi tajemnicę, rycerzu. Hagen ma słabą głowę. Aha, spoko. Postaram się nie zacząć drugiego rozdziału, rozmawiając z Hagenem. A co, nie mogę jeszcze zacząć drugiego rozdziału? A ja chyba nie mogę zacząć drugiego rozdziału, wiecie, jak ja tych bandytów nie ogarnę. Rifku, chcesz mi to wysłać na cytaty? Dobra, no to możesz mi wysłać. Potem dodam na bibliotekę. Czy coś się w końcu... Mistrzu, witam serdecznie. Dobry wieczór. Przecież wiedział o tym wcześniej. Co wyślę? O nie. To górne miasto, czekajcie, górne miasto jest tam z boku. Niech żyje król! Nie mów, że o tym nie wiesz. Mówiłam, że mam dzisiaj głupi nastrój. Będę takimi tekstami sypać jak... Mam swoje zdanie. Z rękawa. Minęłaś wejście do Hagena. Nic o tym nie wiem. Żebym ja wchodziła do jakichś paladynów. Paladyni powinni wchodzić do mnie, halo. A nie, z tym nie pogadamy. Tak, mnie to cokolwiek obchodziło. Czekajcie. Wszystkich tych, którzy tak widzą jego mądrość. Prosto. To samo. Orientacja level expert. Nie mówię przecież. No przydałby mi się ten pathfinding albo logistyka. Byłoby lepiej, ale nie mam tego w zestawie skilli, bo mam wszystkie w magię poszły. I w dyplomację, słuchajcie. A w końcu mam jakieś tam skille do przyciągania nowych osób. O nie, stary Lothar goni chłopaków od budki. Dobra, zapiszmy sobie. Nie
Czy już mi lepiej? Nikt nie chce wiedzieć. Sam by na to nie wpadł. On myśli, że to takie łatwe. Ciągle to samo. Sam by na to nie wpadł. Nikt nie chce wiedzieć. Trzymam się od tego z daleka. On myśli, że to takie łatwe. To się nigdy nie zmieni. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. To się nigdy nie zmieni. Sam tak mówiłem. No widzisz, już mi lepiej. Wariel, witam serdecznie. Dobry wieczór. Nie mówię przecież niczego nowego. Na wszelki wypadek zapisałam, Aruraru. Człowiek nie wie, komu wierzyć. To się nigdy nie zmieni. To żadna tajemnica. Całkowicie się z tobą zgadzam. Dobra, dobra. Panie Hagen, gdzie pan jest? Ciocia. Słyszałem już o tobie. Lothar doniósł mi, że chciałeś ze mną rozmawiać. Jesteś tym obcym, który domaga się oka i nosa. Jestem Lord Hagen, królewski paladyn. Ej, no paladyn, co, wy nie korzystacie z telefonu? Tak się dziwicie, że ja korzystam? I namiestnik Korinis. Trzy łapeczki do stetki. Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. I tak, postaraj się nie zacząć drugiego rozdziału, tak? Ciocia, Boże. Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta, w górniczej dolinie. No tym chyba zacznę drugi rozdział. Trójkę wybierz, pani. Szukam metalowego ornamentu. I tak po prostu bez wstępów mi da, nie? Trzecia opcja, dobra. Szukam metalowego ornamentu. Powinien być gdzieś w kamiennym kręgu przy farmie Lobarta. Jeśli chodzi ci o to tutaj, myśleliśmy, że może to być magiczna runa, ale to całkowicie bezwartościowy przedmiot. Weź ją sobie. Co, płakać? Ja dostaję SMS-a, Boże. Czytam wiadomość. A tak ci nie da tego ornamentu przed rozpoczęciem drugiego rozdziału, no to nieźle mnie przytrolowali. No to co ja mam zrobić? Wiem, że ci da ten ornament. Ej, no to co ja mam zrobić w takim razie? Wszystkie questy mam rozgrzebane. Ech, cię weź. No i ładnie pożegnaj się, dobra. No to teraz idziemy do Nefariusa, nie? No niewiele mu trzeba było. Zaufał jakiemuś typowi straży miejskiej. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Linos oświeca wszystkich. Ale akurat przeczytałam, co Spotter napisał, jak był ten dialog i ten. Już się przeraziłam, że będzie problem. Tak jakby mnie to. A gdzie jest ten ork? Ale ja nie otworzyłam tych portali. One są chyba nieaktywne, słuchajcie. Bo ja byłam u tych magów tam i ja wtedy nie skorzystałam z tych portali. Kiedy będzie kolejny audiobook? No będzie, będzie, spokojnie. Na wszystko trzeba czasu. Venichan, witam serdecznie. Dobry wieczór. Są aktywne cały czas. No to dobra, no to podajcie mi lokalizację. Mam mapę tego zioma. I dobra, gdzie jest ten portal? Trzeba wejść. Niby wystarczy tylko wejść, a zawsze jest ten problem. Do bramy, okej, okay, drugiej. To się nigdy nie zmieni. Tam gdzie stoi ten Mika cały, dobra. Bramy drugi. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Na rozdrożu. Wejść od targowiska, dobra, dobra. Lecimy tam. Nie zasłużył sobie na to. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Przecież wie, że to gdzieś... W
porządku, a u ciebie, Wenichan? Wolne jakieś miałeś mieć teraz. To pewnie odpoczywasz. Chciałam wejść, a potem wyjść nie mogę. No na te streamy się tak wchodzi i potem nie można wyjść. Ork przy portalu to ork wojownik. Weźmiecie na jedno machnięcie toporem. Bo mnie pocieszyłeś, Radziok. Wszyscy wiedzą. Kto to opowiada takie rzeczy? Na rozdrożu w prawo, jak do farmy Onara, i po lewej stronie będzie wejście po schodkach do jaskini. Ktoś musi pracować. Czy idziemy w stronę farmy, tak? Czyli tu. Wyjdź z miasta. No tak, w tym kierunku. No dobra. Już za daleko teraz? Na lewo? What? W lewo przed pagórkiem. Tak, tak. Poproszę logistykę. Pod górkę? Czyli tutaj tym boczkiem? Byłaś dobrze? Patrzysz na to miejsce. No tu jest jakaś górka. Okej. Okay. A tu jest jakaś szpara, znaczy nora, znaczy... Niepotrzebne skreślić. No i co, ja mam wejść do... Nie, no nie wchodzę do nory, tam jest niebezpiecznie. Nie wiadomo co jest, to lepiej nie wchodzić. Tak tutaj? I do szpary? O nie, gdzie wy mnie prowadzicie? Na jakieś szpary. Wchodź tam. Zapisz. Strong, spokojnie. Jesteś u mnie na Discordzie. Umówimy się na herki. Jest czwartek. Ja na ten moment no, nie ustalam sobie planów na weekend ani na te kolejne dni streamowe, ale spokojnie, dogadamy się. Deosa! Witam serdecznie. Hi, hi. Wejdź do momentu, zanim cię ork nie zaatakuje. Ja się was boję i waszych tych rad. Wchodź, wchodź. Jak usłyszysz orka, to z powrotem biegnij. Dobra. Ja zapisałam? Dobra, upewnijmy się, że zapisałam. Najlepiej to już dwa razy zapisać, żeby przypału nie było. Jak wejdziesz, to w lewo, aż będzie teleportem, w niego biegnij. Słuchaj, broń nie będzie ci... A może się będę z nim bić? A dajcie mi się pobić z orkiem. W lewo, tak? W lewo. Nic tu nie ma. Trolujecie mnie. A dobra, jednak. Patrzcie, jaka jestem. Mężna. O kurka, ale ja mu nic nie robię. Oż... Mordę! No coś tam go kąsam, ale jak kot, kurde. O, zbugował się! Chłe, chłe, chłe! Teraz łuk, dobra. To czekajcie, założę sobie łuk. Gdzie ja mam ten łuk? Własny ok. Ale żeby się trafiała, on się tak zeza ma. Tak... O nie, odbugował się! Nie, 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 nie. Oh, fuck! Ha ha ha.
próbować. Dajcie mi się z nim pobawić. To jest fajny ork. Tak się ładnie zbugował. Za pięknie, było za pięknie. Dobra. Czekajcie, który to był zapis teraz? 215 to było to na pewno. No mnie z nim! Oczywiście, ja tu jestem tą stroną, która ma przewagę. Spokojnie, Radziak, spokojnie, jeszcze nic nie mówcie. Teraz chowam to, ale teraz sobie ustawię ten łuk po prostu od razu. O! Kuszę mam, kusza jest lepsza, mówicie? Wymagana siła. O, to nawet lepiej. A nie wiem, czy mam bełty. Mam bełty, dobra, to kusza jest lepsza na niego będzie. Iberion, witam serdecznie. Dobra, no to wchodzimy. Grzebiemy w tych stęchłych jaskiniach. Dobra. Spróbuję go znowu o nie! Co to za... O kur... Nie, dobra, chyba nie damy rady tak. Nie, nie. Dobra, chyba nie damy rady tak. Dobra, trzeba podstępem. Jak nie podstępem się nie do tej gry przechodzić. A jak tu być rycerzem? Dobra, no to chowamy ten miecz i lecimy. Nie chcę na cheatach, mop. Skrótem. A w jakim on dziwnym języku do mnie mówi? No i co? Jest? Gdzie on jest? Ej no... Co, on potrzebuje specjalnego zaproszenia? Nie wierzę w typa. Ramzi, witam serdecznie! Musisz się odwracać? Jakiś nieśmiały ten ork! Z jaskini nie chce wyleźć! No nie... Przyczaił się. Wstydzi się. No to wódeczka dla kurażu i będzie onieśmielony. Dobra. No całkiem ładny tyłeczek masz, orku. Halo. Ja tu stoję. Panie orku. Nie chcę za blisko do ciebie podejść, bo masz nieświeży oddech. Mentosu dzisiaj nie brałeś. Panie orku. Usłyszałam, że zaopinujesz. Zrezygnował. O nie. Spróbuj się skradać. Trzymaj go na dystans, dwa ciosy i odskocz. Gdyby ja mam miecz, to nawet nie słyszy. O kurde. No nie, no to teraz to jest nie fair, słuchajcie. O nie. No i znowu se poszedł? No nie. Co to za idiota, no. Nie chce się ze mną bić ten ork.
Dbeł temu tam, gdzie światło nie... to dobry pomysł w sumie. Pokonałam już wilka, dobra, no zapiszę. Fafik wyskoczy. Fafik odważniejszy niż ork. Dobra, leci. O nie, dobra, dobra. No, 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 chodź, chodź. Chodź, dziadu. Halo? A ten co wpadł do rowu? Widzieliście to? Co oni nienormalni są? Spoko, spoko. No, koniec z tobą, bestio! Niech żyje król! Ta gra jest naprawdę genialna. Uuu, biedny. Mika umarł, trudno. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Mogłam próbować ostatni hit. Dobra tam. Nic się nie stało, nic się nie stało. Nie dobiłam, nie dostałam expa. No trudno. Dobra. Niczego tu nie znajdę. A wiecie co? Jeszcze oddam te skóry Warga temu Bosperowi. Ale ogólnie to wiecie co? Ja to jestem okrutna w tej grze, bo tak... Całą wioskę wymordowałam, żeby zdobyć fragment ornamentu. Teraz biednego Mikę skazałam na śmierć, bo nie mogę sobie poradzić z orkiem. Nie no, spoko ze mnie bezimienny, taki 10 na 10. Anna, witam gorąco i serdecznie, dobry wieczór. Bo miałam coś wziąć z trupa, wszystko wzięłam chyba. Bezużyteczny strażnik. No tak myślałam właśnie. Stał tam i nic, nie? Dobra. Uczasz. Możemy jedynie przeczekać. A to jest Mateo, to będzie ten chyba ziomek. To niedobrze. Tak. Skąd ty to znowu masz? Do czego ta gra mnie skłania? Baku Ar, właśnie do ścieżki zła. Naprawdę w to wierzysz? Mam dla ciebie kilka skór. Mam dla ciebie kilka skór. Prawdziwe unikaty. Wilcza skóra! Nieźle! Skóra Warga? Nie może. Te bestie są niebezpieczne. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Dokładnie, Akson. To jest poświęcenie dla wyższego dobra. Ratowanie świata. Mam dla ciebie kilka skór. Nie wiem, czy wszystko już mam. Ale pamiętaj, interesują mnie tylko skóry wilków, dobra, cieniostworów i tym podobne. Wiadomo od dawna. Mam swoje zdanie na ten temat. Dobra, no to idziemy tam. Do tego portalu teraz, tak? Nie, tego nie dostał. Tą drugą stronę od targowiska. To rzeczywiście prawda. Takie krzyżówka wilka i upiora trochę. Górnicza to taki Paryż. Adanos cieszył się ze wszystkiego, weźcie. Co czas powstało. A bez takich. Darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Nie, na trolla już próbowałam na ostatnim streamie i to nie był dobry pomysł. O 9:00 kończymy. Tak gdzieś myślę.
zamku zabarykorował się Makaron ze swoimi poplecznikami. Dobra. Ja i tak nie rozumiem tego spoilera. Rafako, witam serdecznie. Sporo mam lat. Zapisz przed wejściem? Dobra. W sumie racja, bo tu już trochę przeszliśmy. Skrzynia chyba jeszcze jest. No dobra, zobaczymy. Zabij chrząszcze. No dobra, chrząszcze super boss. Zabijamy. A co ten chrząszcz? Nic złego nie robi w sumie. Boże! Tego chrząszcza nie mam na hita? To jest dopiero wstyd? Ej no! Chrząszcza trzeba dobijać dwa razy! Dziękuję za suba, Rafako! Witam cię serdecznie, rozgość się. Miłego oglądania. 10 ekspa kobieto zabije. Pozbywamy się owadów! Jest jeszcze tu jakiś? Chyba nie. Bie... A nie, jest jeszcze niedobity. Zbieraj mię... Mięso z chrząszcza? O fuj! Serio? No faktycznie jest mięso z chrząszcza. Niczego no tu tak. Znajdować. Niczego tu nie znajdę. Karma dla orków musi być. A tu jest zwój! Czekajcie, mikstura, zwój. Co tu się dzieje? Co tu takie cenne rzeczy leżą? Czekajcie, zwój. Jakiego quiza, Spotter? Nic tu nie ma. Nic tu Niczego nie ma. Tu nie znajdę. A na Discordzie go nie widać. Nic tu nie ma. Tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Diabonga paskudnego, no. Niczego nie ma tu nie znajdę. Potrawka z chrząszcza. Niczego tu nie znajdę. Strogonow z chrząszcza. Dobra, chyba już wszystko. Już nic tu więcej tu nie ma. No. Dziękuję za ludzika. Każdy ludzik zbliża mnie do jednego kebaba. Także spamujcie ludzikami. No to są, wiecie, grosze, ale jak to mówią, grosz do grosza i uzbiera się na kepsa. A, czyli takie pytania i odpowiedzi, a to można wspólnie grać? Ja nie wiedziałam, że Facebook ma takie możliwości, bo to Facebook z Messengera jest. Patrzcie, jaki portal. Z kuferek. O nie, to jest kuferek na te. To czekajcie. Kurde, muszę zapisać chyba. Ja nie mogę teraz. Ej, jak się wycofać z tego? O, dobra, tak. Teraz zapiszemy i będziemy grzebać wytrychami. Oczywiście, że mam Discorda. Wykrzyknik Discord. Chińczyk z nim na mesku. Chińczyk to raczej na kurniku. Jeszcze drugi orko, nie, najgorzej. Dobra, tylko właśnie, ja muszę sobie tutaj swoją pradawną metodę wielkich czarodziejek odpalić, w sensie, wiecie. Karteczka, długopis i zapisujemy kombinację. Właściwie mam ołówek w tej chwili, ale trudno. Ej, no nie trzyma się, mam za śliskie włosy. O nie. O, teraz... Dobra. Czyli pierwsze jest A. D. A. AD. To potem będzie D pewnie. Dziękuję za subskrypcję, Natalia. Rozgości miłego oglądania. Dobra, czytujemy. Na czym to ja zapisałam? 230 to chyba to będzie. Tak.
Tam nie tylko ze mną można gadać na Discordzie. Na Discordzie jest bardzo zacna społeczność, polecam. Nie no, nie wywaliło mi, co? O nie, no stream bez wywalenia Gotika to by nie byłby stream. Tia. Ten moment, kiedy nic ci się nie klika, ani ten, dobra, Ctrl, Alt, Delete. Tak, kiedy nawet menadżer zadań ci się nie odpala. Access violation. End task. Okej. Mam nadzieję tylko, że wiecie, ten zapis mi się nie spierniczył. Jak się spierniczył, to będzie problem. Dobra. Aro, Algul, witam serdecznie. Kopela, dawno cię nie widziałam. Skrzynia nie chciała być otwarta, zbuntowała się. Słuchajcie, dzisiaj to nawet mnie bawi ten gotik. Bo jest tak grzecznie na czacie dzisiaj. Humorek dopisuje. Mamy wspólny ubaw z mojego lamienia. Dobra. Działa. Czytaj. I to będzie pod piątką. Nie, pod czwórką. Dobra. Skrzynia buntowna. A już niebawem nam stuknie 500 osób na Discordzie, także wbijać. Prawie roboty nie masz. Rivek też nie ma. Lenią się dzisiaj te mody. Tak, girls w robocie. Ze spoterem na Messenger. Lenistwo 100%. Drugi dzień ze mną napierdziela. Może wcześniej ma, a wieczory ma luźniejsze. Ej no, wczytuj się, gotik, błagam. Nie psuj się sejwie. Nie. No, działa. Uf. Dobra. To teraz kombinacja. Przecież wczytywało się, no. Wczytywało się, halo. To tylko ty sobie możesz posiedzieć z motor na Messengerze. Czarodziejki nie mogą. Dobra, czekajcie, bo ta kombinacja, którą zaczęłam, to było A, D, D. Dobra, lecimy. A, D, D, A. Dobra, A, D, D, A. A? O kurde, nie. Będzie D jak dupa, no. Znowu wczytujemy. A to ciekawe, Spotter, bo jak Blanka streamowała, to też ją ktoś tam trollował telefonem. Ciekawe kto. Czekajcie, ten napis. To nie ja. Kobru Ninja i Shims.
Nie, no dzisiaj chyba nie zbijemy seteczki kolejnej, a może następnym razem się uda. Może da jak dynia. Da jak Danuta. Jak tłusty czwartek jest niedługo, nie? Ulubiony dzień lutego dla mnie. Chyba za tydzień jakoś, nie? Czy... No, za tydzień chyba. Dobra, lecimy. Będzie A, D, D, A, D. O, pięknie. Uuu, jaka skrzynia, to ja rozumiem. Za tydzień, ostatni czwartek miesiąc, no. A pączki trzeba lecieć, ja tam lubię faworki jeszcze. A pączki to takie domowe są, ojej. Ale będzie obżarstwo. Dobra, wystarczy. No, odsuń się od tych drzwi. Znaczy tego kufra, co ja gadam. O nie, nie buguj się. No, w tym roku późno. Ten karnawał się kończy, moi drodzy. Dobra, ja się boję tu wchodzić. Może się uleczę najpierw, słuchajcie, bo tam nie wiadomo, co jest po drugiej stronie. Jak wyląduję w jakimś jeziorze, a nie mam usmażonego mięsa, trudno. To może sera zjem. Ser jest dobry na wszystko. No jedz ten ser, no. O. A, no to nudy. To może zmieńcie sobie quiz. A w ogóle w Milionerów próbowałeś Potter grać? Tylko, że tam też po jakimś czasie się powtarzają pytania, ale fajnie się gra w Milionerów. Ogólnie polecam. Zapisz te. Może tu zapiszemy. Ale w sumie mogłabym pozwolić, żeby się te wytrychy łamały. No i tak już... Chyba nie zużyłam żadnego. Bo zawsze zapisuję i wczytuję przed kufrem. Patrzcie. Jaka transformacja. Gdzie ja jestem? What the hell? Ej, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Tu się wchodzi? Co? Jaka muzyka w ogóle? Jest jakiś cmentarz? O nie, słyszę jakieś gobliny. What? Chyba wasza ulubiona kategoria to gry, ale tam nie wiem, można wybierać Potter te kategorie, czy nie? Koło karczmy. Dobra, mięso. A jaka muzyka tu jest? Halloweenowa normalnie. A to co to jest? Aha, to jest ten nagrobek. Gdzie twoje koty śpią? Koło tawerny Orlana. No dobra. A przypomnijcie mi, po co ja tu w ogóle przyszłam. Ja na full ogar wiem. O tu... Aha, tu są, dobra. Nie, 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 nie chciałam tego oglądać. Nie wiem. Idziesz do magu wody. Aha, okej. Okay. A to stąd co chyba trochę daleko, bo ci magowie są przy tym trolu czarnym. Halo. Czy nie, chyba nie tu miałam iść. Mam pytanko, bo wkrótce Wieśka trzeciego zagram i pod walkę i magię lub magię i eliksiry, to jakie to będą? Pod eliksiry? To ogólnie Manticore, ale Manticore to dopiero dostaniesz w krwi i winie. Idź do Orlana teraz, to jest ta karczma, okej. Okay. Dobra. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Mhm. To dobra, ta karczma. W którą stronę ta karczma? Dobra, chyba idę, okej. Okay. O nie, nie laguj mi się. Herbata z jednorazowego kubeczka jest. Też mam jednorazowy kubek, ale róg się złamał. I to już drugi raz, to jest znak. Z buta, no idę z buta. Spokojnie.
Jaka muzyka od razu zmiana. Dobra, jest ta karczma. Myślisz, że ja mam lepiej? To żadna tajemnica. Mnie mówili co innego. Nikt nie chce wiedzieć. Dobra. Inaczej bym się do tego zabrał. A magia, no to gryf ogólnie, tak, jak dobrze mówi. A jeśli chcesz iść pod eliksiry i walkę, no to kot jest spoko, ewentualnie wilk. Trzeba po prostu. Ale gryf jest taki, no ogólnie pójście w magię w wieśku jest takie se. Lepiej pod eliksiry i walkę. Tego jest więcej, wierz mi. No. To tylko plotki. Zdarzyło ci się kiedyś korzystać z kamienia? O, jeszcze doświadczenie spadło. A tobie zamienić z kretynem na mózgi. Dopóki mag wody nie powie, że to ustrojstwo jest niegroźne, nawet się do niego nie zbliżę. No, kot to podtypowo pod walki. Jednego z takich kamieni. To mi w zupełności wystarczy. A niedźwiedź pod... Niedźwiedź bardziej jest pod obronę takiego tanka, nie? Można ufać. I to jest. Gdzie znajdę kamień teleportacyjny? Gdzie znajdę kamień teleportacyjny? Niedaleko na południe od mojej gospody znajduje się jaskinia. No nie, pod samą walkę było, Migorze. Potem za drugim razem robiłam alchemię i walkę. To się nigdy nie zmieni. Ogólnie alchemia jest mocna. Tak byłam nastawiona trochę negatywnie do tych eliksirów. Ale namówili mnie i spoko nawet. Nikt nie chce wiedzieć. To tylko plotki. Kurde. Nie musisz mi tego mówić. Coś mnie zabolało. Można rzucić okiem na ten kamień teleportacyjny? Jasne, a co mi tam? Nie mam czasu. Masz oto klucz. Wejście zabarykadowałem. Nie mów, że czy takie kucie w sercu powinno mnie niepokoić? Takie bolesne nie kucie? Wiem. Ja dzisiaj tylko jedną kawę wypiłam, halo? To tylko plotki. Au. No nic. Nikt nie chce tego słuchać. Pokaż mi swoje, dobra, tam koniec. Na mnie wpadło. Nie wiem. To było wiadomo od dawna. Teraz się trzeba wracać. Powinien był wiedzieć lepiej. Tak, powinno cię niepokoić. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Powinno chyba, nikt że nie chce wiedzieć. Nie, no z miłości to chyba nie boli. Nikt się niczego nie dowie. To się nigdy Amentowal. Nie zmieni. Nie, raczej nie powinno cię niepokoić, to spoko. Ja może takie chwilowe, słuchajcie, ale tak przez chwilę mnie kłoło. Od głowy. Radziak. Nikt nie chce wiedzieć. Nie no, spokojnie, nic mi nie jest. Każdego czasem zakuje. Od wysiłku choćby, nie? Ciągle to samo. Dobra, teraz jak ja tu trafiłam. Jeżeli on tego nie widzi. Znowu logistyka level expert. Chyba jakoś na około szłam. Tak, przez te drzwi tutaj. Nic mnie już nie dziwi. Kurde, to sprawię sobie. Mam jakieś krople wzmacniające na serducho. Tam gdzie byłaś? No dobra, w skałach. Tak, tak, tam idę, tam idę. Niebieski bez, o. Od kiedy bez rośnie jak chaszcz na trawniku? Bez sensu. Spacić, to nie zabłądzisz. A w sumie, no można by się przespać, bo jest ciemno jak... jak w noże jakieś. Skończy, tak jesteśmy przy karczmie. A ja nie piję energetyków, nigdy nie piłam, słuchajcie, nie lubię. To mnie wcale nie dziwi. Mój brat czasem popijał. I jak mi dał, spróbować, to takie taka sama chemia, fuj. Fuj. To już wolę kawkę. A i tak kawkę ograniczam, naprawdę. Jedna dziennie, no czasami dwie, jak jakieś popołudniowe wyjście mam. Albo taki senny dzień, że nie jestem w stanie wytrzymać. Nic nowego. Ciągle to samo. Zmęczeni za mocno. Akurat dzisiaj się wyspałam, moi drodzy. Ale przez ostatnie dni to tak słabo spałam. To fakt. A dzisiaj to się wyspałam. Aż za bardzo. Zupełnie się z tobą zgadzam. Jeszcze dorastam! Nie, ja już przejrzałam, moi drodzy. Ja już jestem przejrzała. Już nie dorastam. Nie można na tym polegać.
Kiepska sprawa. Co to za pytanie? Ciekawe. W końcu to była jego decyzja. Słabe serce. No to ty masz twarde serce, Radziox. I twarde plecy. Odporne na pazury. Dzikich kobiet. Dobra, teraz nie widzę tego a dobra, tam jest ten cmentarz. Gdzie siedziby Majkea? Ale to chodzi o ten... Gdzie powstała Ikea? Siedziba Ikea, no niezłe pytanie w sumie. Mnie w grudniu chyba 6 razy kuło, no to wtedy niepokoiłem się. Ale tak jak raz zakłuje, to nie ma co się przyjmować. Aha, no to a nie, no mi chwilę kuło. No możliwe, że to ciśnienie albo coś. O, jest kamienna tablica. Portal. Mogłam zapisać. Ups, nie zrobiłam tego. Czy ja tego pożałuję, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Jestem niska. Gdzie jestem? U magów, nie? No jestem Nefarius. Mam dla ciebie te ornamenty. Merdarion, Kronos. Kuje serce, jak jest koniec pisząc. Gdzie ten Nefarius? On może wcześniej jakoś był. Ktoś ma twoją laleczkę, Udo, i bił ci szpilkę. No tak też może być. Na pewno nie wszyscy mnie, wiecie, muszą lubić. Wiecie, zazdrość jest w ludziach, mściwość. Dużo złych cech. Ale żeby się zniżać do laleczek? Riordan, chyba nie, to nie on. Gdzie ten typek? Temu ciulowi od teleportów. A bo ja wiem, który to ciul. Nie no, ja już szkołę mam za sobą, Ursus. Smutne to, ale niestety. Ogólnie zapraszam na Q&A, który też był na specjalu na 3000. A może nie wykluczam, że jeszcze się nie będę uczyć, nie? Można nawet być studentem trzeciego wieku, nie? Głód wiedzy jest przez całe życie. Merdor, coś tam. No to chyba go minęłam gdzieś tu. Kronos, o jest. Chwila! Możesz nauczyć mnie czegoś o magii. A nie, chyba nie wszystkie teleporty załatwiłam z nim. Ci pomogę. Nie, to nie on. On tylko uczy. Dobra, koniec, typie. Jaki on blady, a wy mówicie, że ja blada jestem. Może ten? Nie, on sprzedaje, to nie. Nie no, 1,40 m, no co ty, aż tak niska nie jestem, bez przesady. Mixir? Hej, ty! A on uczy dziwnego języka, to nie. A ten? Może ten? Nefarius, hey. Dobra. Masz. Jeśli chodzi o zaginione ornamenty... O, ile tak? Expa? 600. Znalazłem je. To naprawdę wspaniale! Teraz mamy je wszystkie. Pozostaje je tylko połączyć. Musimy zjednoczyć nasze siły, by ponownie połączyć ornamenty w pierścieniu. Proszę, to trochę złota w podzięce za twą pracę. Za mną. To ja mam za nim iść? O nie. A nie pomagałeś sobie Googlami? Spotter, nie googlowałeś odpowiedzi na pytania? Dobra, no to idę za nim w takim razie. Będą tańczyć chłopaki, no dobra. Panowie w niebieskich sukienkach szykują się do tańca. Nie no, ja mam 1,64 m. Wydało się. Jestem niska, ale no nie jakiś konus straszny już zupełnie. Ogólnie atrakcyjniejsze są kobiety wysokie, takie wiecie, 1,70 m.
Mówisz, Aruraru. A małe to upierdliwe podobno. Kwestia gustu. Na meetupie zobaczycie, jaka jestem niska. Jestem długim rycerzem. No, jak mój brat. Mój brat też ma prawie 2 metry. Muszę patrzeć na niego tak. Ja go witam serdecznie. Nie dałbyś rady na czas. No to gratulacje, Spotter. Jaka wiedza. Imponujesz. A co było odejdź. Odpowiedzią na to pytanie o Ike? A teraz odejdź? Aha, spoko. To teraz mnie wyganiają chłopaki? O nie. No, właśnie tak myślałam, że chodzi może o pochodzenie Ikei. Andrzej Wiatr, witam serdecznie. Będą tańczyć. Do Percivala! Ta, 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 ta. Na razie machają rękami. A bioderka to co? Słabe te tańce. Holandia? Ja też myślałam, że Szwajcaria. Już szwajcarskie meble. To nieźle. To jakiś lipny ten quiz. Dance, dance, dance. Oni tylko w górę ręce i panieneczki wkręcamy żaróweczki. No tak się nie bawimy. Za mało donate'ów Radziak. Za słaby challenge sobie ustawi. No i co? No ile to jeszcze będzie trwało? O nie. Ale ja nie potrzebuję... Ja się dobrze czuję ze swoim wzrostem. Nie narzekam, moi drodzy. Podejść do nich. Już mogę do nich podejść? Dobra. Ornament został złożony. Ponieważ przyniosłeś nam wszystkie fragmenty, powinieneś umieścić je w portalu. Uuu, to nietypowe, żeby mężczyzna wieści. Był niższy wtedy od kobiety. Miejmy nadzieję, portal się otworzy. Nie przeszkadza jej to? Dobra. No, ta. Spotter, jak Blanka jest wyższa ode mnie. Saturasa iść teraz. Mhm. Oni wyglądają jakby, nie wiem, jakąś dziką mszę odprawiali. Nie chcę wiedzieć jaką. Czarnucha Saturasa, ale gdzie ten Saturas jest? No, może cię przegonić wzrostem. Na początku jest. Tu był gdzie ten Riordan, a teraz go nie ma, no. Po roku po ślubie się rozstać. Serio? Ale to myślę, że nie z powodu wzrostu, skoro się pobrali. Nie przeszkadzała im ta różnica wzrostu. A, tu jest Saturas, dobra. Hej, ty! Łysy biały może. Daj mi pierścień. Otworzę portal. Dopóki Watras nie da mi znaku, że mogę ci zaufać, pierścień będzie u mnie. No przecież pokazywałam ci zdjęcia Spotter z tego spotkania chyba z Blanką. Dobra. A, no to jak go wyzywała, no to co się dziwić. No tak średnio się dobrali. No, widzisz. No i co teraz? Teraz do niego znowu? A ja się boję, gdzie ten quest mnie poprowadzi. Może to już sobie następnym zrobimy streamku.
Nie wiem, mam jakieś obiekcje, słuchajcie. A ten typ od tych portali, to on w ogóle nie chce ze mną gadać, co? Który to jest? Żaden? Ten nie. Sysia, nie bądź straszna. Nie chcę gadać. Aha, bo jeszcze muszę jeden zwiedzić portal. Spoko, będzie oki. Musisz się tepnąć jeszcze raz, ale przed pogadaniem z tym Nefariusem, czy jak? A tam do tej jaskini i co tam zrobić? Musisz wrócić do... Każdy mówi co innego. Wróć do orkowej jaskini, wróć do Watrasa. Tam mi te kapcie spadły, kurde. A, z wrażenia, nieważne. Chyba nie wszystkie zrobiłam zadania dla Watrasa. Ogólnie to... no, chyba nie zrobiłam. Z Nefariusem już nie ruszysz questa, okej. Czyli mam po prostu wyjść stąd. Kończyć ten z Watrasem, okej. I po list od Watrasa. A u Saturasa już byłam przed chwilą. Dexter martwy? Nie, właśnie. Boję się tych bandytów ogólnie. Nie dam sobie z nimi rady raczej. Wejdź do portalu magów, przed porutujesz się do Corinis. Dobra. A gdzie ten teleport? Dobra, przeteleportujemy się do Corinis i kończymy chyba na dzisiaj, wiecie? No ale jak z tym Gregiem pogadać? Bo ja próbowałam iść na tych bandytów, nie było tam żadnego Grega. Smutek. O, tu jest jeszcze ten, jakiś kuferek. O nie, trzeba go otwierać w ten sposób znowu, tajemny. Dobra, zapisujemy. No ale ja chyba zrobiłam to zadanie dla Grega, jeszcze sprawdzę sobie. Dla tych, co nie wiedzą, to jedno jeszcze bandytów nie skończyłam. No właśnie, nie skończyłam, to jest problem. Ogólnie mogę wam pokazać questy. Pucharów nie skończyłam, bo nie mam zręczności. Bulko jest dla mnie za mocny. Właśnie bandyci mi wiszą. Napadnięci kupcy, no to też w sumie jest związane z bandytami. O. To są wszystkie questy. No jeszcze zaginieni ludzie mi zostali. Fat Ninja, witam serdecznie. Dobry wieczór. Greg przyjdzie gdzieś w trakcie bicia bandytów, tylko najpierw musisz pogadać z Dexterem. Dobra, no to już ogarniemy to jutro, myślę. Jeszcze sobie otworzę skrzynię. Zapisałam. Lepiej zapisać 3 razy, niż nie zapisać w ogóle. Notatkę Dextera. No to zobaczę, jakie w ogóle mam rzeczy w ekwipunku. I teraz tak, stara, pradawna metoda. No, troszkę. Azminer, jeszcze... Serce mnie kłuło trochę. Muszę coś zjeść, słuchajcie. A... D... O... Aha. A, dupa. Masażyk. Azminer, jaki ty jesteś uczynny. Ale masażyk to, wiesz, nie wiem, chodzi ci o masarnię? Bo tak napisałeś, jakby ci chodziło o masarnię. To nie wiem, czy mam się bać, czy cieszyć? Dobra, czekajcie, to było... Tu. Lubić świniaka na masaż serca, masaż tantryczny, no proszę. Obeznani? Nie, na uwielbia. Ja ciebie też, Sysiu. Dobra. Czyli najpierw jest A, na pewno.
Kurde, no źle. To jaka to ma być kombinacja? Ach. Halt, witam serdecznie, dobry wieczór. Akurat wpadłeś na końcówkę. Miłej kąpieli, miłego odpoczynku wieczorem, Radziek, trzymaj się. Cześć, Yennefer, cześć wszyscy. Dobra. Tak, tak. AD. A. No nie, znowu ADD. Jezu, te kombinacje są tragiczne. Ale to nic nowego, że nie ogarniam i nigdy nie mówiłam, że będę ogarniać przy pierwszym podejściu do gry. Jak się zastanawiam, te wszystkie osoby, które mówią, że tak nie ogarniam i tak lamię, no mają rację, ale to, czy jak pierwszy raz graliście, to też wszystko wiedzieliście i nie wkurzaliście się i wszystko wam wychodziło. No. I teraz A czy D? Spróbuj ponownie. Dlaczego mam spróbuj ponownie? Nie złamał się wytrych, a mam spróbuj ponownie. Nie lepiej ci znaleźć pierwszą kombinację, a potem dopiero wczytać? A w sumie... No w sumie racja. Ale wtedy się pogubię. Pierwszy raz jest zawsze ciężko. To zależy jaki pierwszy raz. A, D, D, A. D. Jeszcze jeden? No to nie... Ani A, ani D. No to już powinno się otworzyć. Czemu to się nie chce otworzyć? Filip Fifi, witam serdecznie. No na bank, Adrianie, by mi podeszło. Drewlex. Takie gierki to nie lubię grać. Że nie da się jej otworzyć. No kurde, chyba nie. Zgliczowana skrzynia? Aaaa! Dobra, wkurzyłam się. Dobra, krzanie to. To sobie zaznaczę, że to było na ostatnim tym. Skrzynia. No to co oni mówią mi, żebym powinna mnie wczytywać jak schrzanie kombinacje? Ja myślałam, że to jakby ciągłość się zachowuje. O. Masaż w końcu. Na zminer. Nie wiem co. Czytaj. Dobra, kończymy na tym. Się łami wytrych, to się resytuje. Dobra, ostatnia próba, moi drodzy. Zawsze witam, Łukaszu. Dobra, ostatnia próba, żeby nie było, że się poddaję. A, D, D. A, D. Co? Teraz już jest nieprawidłowa? Nie, dobra. Nie, to jest nie na moje nerwy. Kończymy dzisiaj. Kończymy dzisiaj, muszę się ukoić odpowiednio, zrelaksować. Jak mi już skrzynia zwykła wytrąca z równowagi. No przecież zapisuję te przyciski, które działały dobrze i nagle co nie działają, te co działały? Nie wierzę w to. Zbugowana gra. Manę odnowić. No właśnie, manę muszę odnowić, słuchajcie. Albo zużyć manę, nie wiem. Jedno z dwóch.
Dobra, dziękuję wam serdecznie za popołudnie i w ogóle nawet dzisiaj spoko poszło, wiecie, z tymi kamiennymi tam stworkami, ornamentami, wbiliśmy trochę doświadczenia. Także nie, dzisiaj nawet spoko było i spokojna atmosfera i było dobrze. Łapeczki wpadły. Także dziękuję wam serdecznie za towarzystwo, za wszystkie łapki, za pracę moderacji, pilnowanie czatu, za aktywność, za to, że fajnie nam się pogadało, pośmialiśmy się, poopowiadaliśmy sobie. Dziękuję za dotacje. No i co? I widzimy się następnym razem. Jutro mam załatwienia, więc nie wiem, czy mi się uda po południu coś odpalić. Postaram się, ale nie obiecuję. No jak chcecie być na bieżąco, to oczywiście Discord, grupa itp. itd. Linki oczywiście w opisie. No i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa, buziaki. Stosunkowo udanej nocy oczywiście na jednorożcach. Serduszko.